Dobra, tam Wojtek wstanie, to nam powie. Lecisz? Nie. Widzicie coś? Czekaj, muszę odświeżyć. Widzicie coś? Moment. Odświeżam. To wszyscy odświeżamy. Co? Odśnieżam. Wszyscy będziemy odświeżać. No jest, jest. Jest live? Ty. Tylko głos wyłączcie. Jest już? Tak. Wyłączcie. Ja nie głos. Mogę, nie widzę tego. No dobra, Maciuś, a je. Zaczynaj. Tak. Jedziesz ty. Ślepy jak kura jesteś. Przywitaj ładnie gości. Nie no, słuchajcie, niestety taka mała obsługa wyszła, co niektórzy po prostu poszli spać i jeszcze nie wstali, ale witam wszystkich serdecznie, zaczynamy dzisiaj live'a bez Wojtka. Po prostu budziliśmy go 2-3 razy, poszedł po obiedzie spać i mówiłem mu, nie idź spać, bo będzie zaraz live. I po prostu, no, na razie go nie ma, także na razie chwilę będziemy 2-3-4 minuty może w stanie, czy 5 minut, czy może 15 minut. Nie wiem, jaki on ten sen mocny będzie miał. Także słuchajcie, no, na razie będziemy bez niego chwilowo. Także też będziemy tak samo równo z wami dyskutować, jak i z Wojtkiem. Także spokojnie, pytania, rozmowy, wszystkie możecie nam podawać. Weź go tam, ty, to może człowiek, ja weź go tam, co? Może obudź raz, drugi raz, może wstanie w końcu. Wojtek, weź kurwa, wstań, wstawaj kurwa, live'a robimy. Już? Dawaj, już? To czy 20 jest już, ty? Nie gadaj. No nie. To czemu mnie wcześniej nie obudziłeś? No budziłem cię ile razy, no ile razy cię mamy budzić? Chodź, masz głupio. Gdzie? No siadaj, głęboko śpisz, wysoko śpiewasz. No tak. Głęboko śpisz, wysoko śpiewasz. O, jaki zadziumiony, kurwa. No niestety, my się przywitali wszyscy. Teraz ty się przywitali. Witam bardzo serdecznie. Nie, słuchajcie, to były żarty. Ale żarty muszą być, bo w całym tym wszystkim tkwi nie tylko karpie są ważne, ale też i atmosfera i otoczka całego tego wszystkiego naszego karpiowania jest też potrzebna i oczywiste słowa tego znaczenia. Nie będę kończył tego słowa. Wyłączcie głos. Może ja sobie wyłączę ten głos. No, no, nie ciekawie, nie ciekawie. Powiedzcie, powiedzcie, Macie, czy teraz nas lepiej słychać. Jak moja fryzura? Pięknie. Dobrze. Jakby piorun dla barwa wpierdziel. Jesteś piękny i uroczy, nie będę mówił jak co. Madzia, te panie wyjdą tam bokiem. Madzia, ja mu zawsze powtarzam, nie pomoże puder róż, kiedy morda stara już. Dobre, dobre, dobre. Weźcie, zobaczcie, napiszcie, czy nas lepiej słychać jak ostatnio. Właśnie, słuchajcie, bo tu mamy w naszym studio nagrań nowym. Studio nagrań. Bo mamy, jesteśmy, mobilnym ogóle, studio nagrań. Zaraz o tym powiemy, ale znajdujemy się w nowym miejscu. To jest nowe studio nagrań. Mamy rozmieszczone 2 mikrofony bezprzewodowe, które łączą się z telefonem. Lepiej. Tak, lepiej. Bo tutaj żeśmy zainwestowali w mikrofony bezprzewodowe w te 2 dni. Powinno być dużo lepiej z dźwiękiem. Tak, wszystko elegancko piszą, że jest ekstra. Także tam jeden mikrofon człowiek czy na łapie tamtą strefę prawą, lewą strefę łapie drugi mikrofon bezprzewodowy. Powinno być elegancko teraz. No co, jedziemy, nie? Tak. Paniom dziękujemy już bardzo. Z lewej to... Tam, zasuwaczek do góry. Ale tam coś, no tam nie wyjdą, bo mi namiot rozwalą. Tam zasuwacz zrobiłem już. Muszę przeczekać tego live'a. Jarek, otwórz tu drzwi, będą się czopać pod kamerą. Muszę go przeczekać. Ja też nie da rady, bo to... Ty sobie nie żartujcie, tutaj jest takich poważnych rzeczy. No nic, no mamy dobre humory i to trzeba powiedzieć. I zaraz powiemy, dlaczego mamy dobre humory, nie? Oczywiście. Tak. Bo ostatnio było smutno. Ale dzisiaj pobudzeni, mocniej, tacy pełni energii. Jeszcze 2 nocki, 2 doby przed nami, także... Jest pięknie. Co? No to zaczniemy, nie? Powiemy. Czytajcie tam w międzyczasie. Tak. O, Jarek ma dobrą czcionkę, taką większą dla niewidomych. No. Jeśli tam jest mała czcionka, to będę czytał. A jak to zrobisz, żeby powiększyć ją? Coś tam masz wspomaganie na nosie. Jak zrobisz, żeby powiększyć? Bo ja tylko okulary zapomniałem. Teraz nie zrobisz. Nie zrobi tego? Nie, to w systemie musiałbyś zrobić. No ty to jesteś zawsze do tyłu. Musisz wyjść. Ja nie mam potem wejść. Ja nie mam systemu. A może gdzieś tu? Patrz. Będziemy czytać. Ja nie mam systemu. No dobrze, to ja wam powiem. O, widziałeś gościa? Tak. Zobacz. Zobacz. Tu będziemy czytać. Ale ty masz naprawdę dla niewidomych tą cikonkę. Zostaw w spokoju moją wadę wzroku, dobra? Jaka temperatura wody? Zaraz do tego dojdziemy. Tu Łukasz napisał, wy zaraz będziecie bez żon.
Znaczy, żony w domu, w domach, a my, tutaj. No, najważniejsze. Najważniejsze. Dobra, słuchajcie, tak o, do brzegu. Ile ryb od ostatniego live'a? Znaczy, najpierw powiemy tak. Albo nie, powiedz człowieczyno, ile mieliśmy ryb, jak się skończył live. Bo słuchajcie, jak się skończył live o 21, to o 24, pierwszej w nocy trochę się zadziało. Człowieczyny się mocno zadziało. Także człowieczyna wam powie, ile mieliśmy ryb do live'a. Potem powiemy, co nastąpiło, a potem powiemy, ile mamy ryb. Co nastąpiło? No dobrze, no słuchajcie, do live'a, czyli to był poniedziałek, godzina 20. Dobrze pamiętam? Tak. Poniedziałek, godzina 20, 21 tak naprawdę, bo live trwał do 21. Mieliśmy 4 rybki powyżej 20 kg. Poczekaj, jak ci przerwę. Plus drobne. Skup się na tym, co kolega mówi, a nie. Ja się skupiam. No. Tak? 4 dwudziechy. Ale to wy... Do live'a. I jedną 30. No to dwudziechy. 4 dwudziechy plus 3 dziecha Jarka. No to bez dwóch zdań. 4, 20, może inaczej. 4, 20 plus. Może inaczej. 3 dziecha i 3 dwudziechy Jarka i jedna Maćka. Macieja. 24. Czyli było tak. 30 kilo. 24 800. 24 Maćka. I 22... 400? A nie, i dwudziecha. I dwudziecha, to było 5 w sumie, czyli 4 dwudziechy i 3 dziecha. Tak. No. Tak było. I normalnie oni już pojechali do domu. No ale zaraz, twoja była 24. No ale ja się w to nie liczę już, ja jeszcze zostaję. A, ty pakujesz. Ja was mogę się spakować. Człowieczyna chyba nie miał żadnej ryby. Jak był live poniedziałkowy, to nie miałeś żadnej ryby złowionej. Tak mi się wydaje. Kurna, bo już teraz to zzieleniałem. No, nie miałeś żadnej. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie miałeś. Jeszcze nie miałeś. A ta co miałem, to nie? A miałeś? Do live'a? Poniedziałkowego? Mi się wydaje, że mówiłeś, że nie masz jeszcze żadnej ryby. Dwie doby miałeś przecież puste. Ej, ale faktycznie, mi się też kojarzy, że ty nie miałeś żadnej ryby wtedy. Spinę miałeś przecież jedną. Bo to było po dwóch dobach. I ty nie miałeś żadnej ryby. Ja zostałem jedyny, co nie miałem. Tak. A myśmy wszyscy mieli po... Macie miał tą 26. 400. Dobra, no dobra, nieważne, to nieważne. Się dobra. Tyle ich było, że nie pamiętamy. Ale jeszcze raz, reasumując, do live'a do poniedziałku do godziny 21. O, mamy 30. Miałeś już, ktoś pisze, miał. Łukasz napisał, że miał. A, no właśnie. Miał czyli... czy węgiel, ale miał. Nie, bo właśnie mówię, że coś mi tu umknęło. Tylko 26 miałeś chyba. Tak, czyli jeszcze raz, 30, 26 400, 24 800, 24 Maćka, 22 400 Jarka i 20 Jarka. I to były 6 ryb, które mieliśmy do... Tych większych, no nie liczymy tam, słuchajcie, 17, 15, 13, nie wliczyliśmy tutaj. Ale ich też były z 3 czy 4 sztuki na pewno do tej pory. W sumie 6 takich, no koni, no 6 koni do poniedziałku do 21. Czy to mumbel? O, witam was serdecznie, teraz... Wojtek, ja jestem tą kobietą, która z mężem was ogląda od dawna. Nie zmieniajcie filmów tylko dlatego, że kobiety was oglądają, bo to wtedy nie będzie takie... Bo już wtedy nie będzie takie. No, to dziękujemy. Chcesz okulary pożyczyć? Mam. Ja na razie nic zmieniać nie będziemy. Teraz... Nie mamy zamiaru. Nie ma zamiaru nic zmieniać. Ja jestem od karki. Ale to świadczy, że się zmieniło dalej. Coś się zadziało. To powiedzmy, że to jest ślad od karpi. Niech tak zostanie. Trochę dziwny kolor, ale... Macia, nie bierz tego dosadnie. Znasz nas, wiesz jak jest. A tu nie. No to tam wyczyściły, no. Dobra, i to było do 21 w poniedziałek. No i teraz słuchajcie, no jest czwartek, godzina 20 z hakiem. No i jest dużo lepiej. No co się stało po live'ie w nocy? Tylko tyle powiem na razie. Co się stało po live'ie w nocy? No to co? No to kto teraz? No ja już gadałem. Kto teraz mówi po live'ie w nocy, co się zadziało? No mówcie, bo to u was się działo. No to najwięcej wynoczy. Jarek, my dalej żeśmy milczeli, nie? My jeszcze milczeli 2 dni. No u nas nie, chłopaki mieli przestój. To trzeba powiedzieć. Chłopaki mieli przestój wtedy. No u nas po live'ie co się zadziało? No posiedzieliśmy jeszcze sobie razem. W tak zwanym naszym paszniku. I co?
no to chłopaki, idziemy spać, no bo może coś pojedzie, może nie. No i położyliśmy się, no ile minęło, odkąd jak się położyliśmy, bo u ciebie była pierwsza ryba, nie? Tak, 12 w nocy. 12 w nocy, no. No i jest rolada, stan hol, wyciągamy rybkę, ważymy i waga pokazuje 29 kilo. Czyli nowe BB u człowieczyny. To prawda. Nowe BB u człowieczyny. No, to prawda. I emocje już są. Drgawki. Ja powiem tylko tak. Śpię, nie wiem, pierwsza w nocy, czy która to była? No pierwsza, bo pierwsza ja po 12 była. Chyba pierwsza w nocy człowieczyna była. Człowieczyna wchodzi do nas do namiotu, chłopaki. Mam nowe PB. Napijecie się ze mną? O, ja już taki wyrąbany, mówię, po tym live'ie, nie? Ale patrz, nie napili się ze mną. Ja mówię, nie, człowieczy, no nie, nie dam rady. I odmówiłem. Nadrobili nad ranem. Ale faktycznie, słuchajcie, 12 w nocy normalnie rola taka, że myślałem, że mi wędkę rozwali. Jeszcze pamiętam. No to wiecie, no tu są cienkie żyłki, tam 0,30 i to tak, wiecie, no jak tak leci z tego kołowrotka, tak leci i to tak naprawdę leciało i to grubo. Jeszcze pamiętam. Tym bardziej, że podniosłem i dalej leci, nie? Wędkę i rękę na szpulę i nic nie mogłem zrobić. No nie przyhamujesz tak jak na żyłce 0,37 czy 0,40. I pamiętam podczas holu jeszcze człowieczyna pompuje tą rybę i słyszę, Jarek. Ja czuję, że już moja żyłka jest maksymalnie jest na granicy, że nie wytrzyma, no nie wytrzyma. Mówi, no nie mogę go, bo to jak pustak, a później aż dziwne. W ogóle to trzeba powiedzieć, ale to może przy tej drugiej rybce za chwilę co było, bo faktycznie strzeliłem tę rybkę o 12, naprawdę potężny koń, 29 kilo, no to jest moje PB, ja jestem spełniony i to nie ma dwóch zdań. Mówię to teraz tak trochę poważnie, ale to są naprawdę rzeczy, które będzie się pamiętać do końca życia. Ale co? Położyliśmy się z powrotem. Mija, nie wiem, z 2 godziny, z 3 godziny? Czwarta rano. Czyli mija jakieś 2 godzinki. Bo zanim się położyliśmy, to jeszcze, wiecie, z Jarkiem usiedliśmy. Jeszcze podyskutowaliśmy troszeczkę w namiocie. Ale o godzinie 4 rano jest następna rola, tym razem u Jarka. I co? Holujemy rybę. I holujemy ją w taki sam sposób. I zaraz powiem w jaki. Natomiast raczej może nie to, hol jest jak hol, tylko ta ryba. Zachowanie ryby. Jest bardzo podobne. No i ważymy u Jarka, jest 29,500. Czyli od 12 do godziny 4 mamy 2 strzały i 2 strzały to są konie po 29 i 29,500. No to sobie możecie wyobrazić, co sobie czujemy. Każdy z nas, karpiarz czy karpiarka, sobie co może poczuć, jeżeli ma coś takiego. I co się wtedy dzieje w organizmie i w ogóle. Natomiast to, co jest ciekawe, te duże ryby potrafiły, nie wiem, na 80 metrach już wyjść pod powierzchnię wody i holowaliśmy je z powierzchni. Jakoś tak dziwnie, no naprawdę. No czy sytuacja była taka, że... Wrażenie było takie, jedno zdanie tylko, Jarek. Było takie wrażenie, jakbyśmy je zaczepili gdzieś pod płetkę, tak, pod brzuch. Tak. Po prostu ryba była pod powierzchnią. Holowana była normalnie na powierzchni. I jeszcze zanim ją za czołówkami było widać już tą rybę przy powierzchni, to jeszcze się... Podczas holu spławiała, to jeszcze powiedziałeś do mnie, co to jest, jesiotr? No bo tak było, No tak. Normalnie się chlapa spławiała się, to pierwszy raz i ja miałem moja ryba identycznie jak człowieczyny. Identycznie. No identycznie. Pod powierzchnią szła płasko, jakby była za brzuch złapana. Także to się zadziało w noc po live'ie. Później trochę żałowaliśmy, że może ten live powinniśmy zacząć o 22 i może byśmy zahaczyli się, nie? Ale pewnie nie, bo live trwał tylko godzinkę. Suma sumaru, tak się skończyła nocka. Po live'ie. Tak. U nas, na stanowisku numer... No i my się z Maciejem budzimy rano. Chłopaki mówią, kurwa, co tu się wyprawia. Nie dosyć, że Jarek ma 30, ma tam 3 dwudziestki, człowieczyna ma tego 26, to jeszcze się dowiaduje rano, tak się budzę i 29 i 29,5. Zauwieli. Ja mówię, no nie wierzę. No i analizujemy z Maciejem, patrzymy na batymetrię. Jarek łowi z prawej strony, człowieczyna z lewej strony, że wchodzą ryby tak jakby z prawej strony, czyli od strony Jarka. Z tej głębiny, tak, mówiłem, że największa głębina jest po prawej stronie naszego, z prawej, z naszej strony, no, nie? Ale tak, ale no z prawej strony, no, ich stanowiska jest taka głębina. A my byliśmy z lewej strony. No. No i tak analizujemy z Maciejem, no kurde, no u nas słabo, tak jakby ta ryba wchodziła, bo ty miałeś 8 brań, ty miałeś 2 brania. Mówię, ta ryba wchodzi ewidentnie z prawej strony, oglądamy batymetrię, analizujemy, którym ta ryba może się przemieszczać, że ona nie wchodzi od strony wyspy, tylko od prawej strony. No i decydujemy się z Maciejem na taki krok, że jadę na rybaczówkę poprosić, czy można zmienić miejsce.
gdzie mówiliśmy, że nie tak, można. Gdzie mówiliśmy na live. A tu jest problem. Że nie to wielki problem. Miejsca. Pojechałem. Akurat miły pan, opiekun wody, który akurat miał dyżur w ten dzień. Troszeczkę tam no... Pomlaskał. Skonsultował się. Z radą starszych? Z jeszcze jednym panem. Powiedzieli, dobra, jest marzec, nie ma... Pół wody jest wolnej, także nie ma dużego oblężenia. Nie ma problemu, o tej porze roku możecie się przenieść. Bez problemu, bo latem to by nie przeszło. Także pozwolili nam się z Maciejem przenieść. Zadecydowaliśmy z Maciejem, że przenosimy się na prawo. Czyli tu, gdzie teraz jesteśmy w tym namiocie, to jest tak jakby... Jakbyście patrzyli na wprost wody, to teraz jesteśmy na prawo od człowieczyny i od Jarka. Czyli nas odcięli. A wtedy... To poczekaj, to będzie na koniec live'a. No. Jesteśmy bliżej tej głębszej wody. Tak, jesteśmy bardziej tak. Tu. Jesteśmy dalej od wyspy, ale bliżej głębszej wody. Czyli jak na przykład człowieczyna siedzi tak jak siedzę, to po swojej lewej, po waszej prawej miałem Jarka z Maciejem, a teraz mam ich po drugiej stronie. Wojtka z Maciejem. Przepraszam, Wojtka z Maciejem, a teraz mam Wojtka z Maciejem po prawej stronie. No, moment, bo tutaj dużo ludzi pisze, żeby odpowiadać, pytania zadają. Poczekajcie, może później będziemy te pytania wybierać i odpowiadać, bo na razie to odpowiadamy o sytuacji, jak się tutaj u nas dzieje. Nie jesteśmy w stanie. Znaczy nie będziemy gadać, jakie kulki polecamy na wiosnę, bo to nie jest w ogóle temat na tego live'a. No, ale w razie właśnie, to też taka prośba, nie? No. Żebyśmy rozmawiali o zajarkach, rozmawiali o dzisiejszej sytuacji, a nie rozmawiali o taktykach wędkowania. Nie? No bo to tak mówimy troszeczkę na takim już wyższym poziomie, no bez urazy, ale to troszeczkę rozmawiamy tak trochę wyżej. No dobra, no i słuchajcie, ogólnie przenieśliśmy się na tą stronę, myśleliśmy z Maciejem, że będzie lepiej po tych przenosinach, nie jest źle, bo dołowiliśmy z Maciejem ryby. Nie wiemy, co by było, jakbyśmy zostali dalej po lewej stronie. To tego nie wiemy, to jest ryzyko. To zawsze jest ryzyko takie, że nigdy się do końca nie wie. To jest człowiek ryzykuje i się przenosi. Więcej wiary, synu. Maciej, to twoja? U Macieja. O! Która? Jeszcze za chwileczkę, poczekajcie, się rozjedzie zaraz. Zaraz będzie grubo. No ja. Chyba, że to te panie tam. Właśnie się wyciągują. Któraś machcicę i do Macieja, chodź! No dobra, Wojtusz, dokończ. Będzie. Kropeczka na i. Wielkie podziękowania dla człowieczyny i dla Jarka, że pomogli nam tak szybko się przenieść. Bo myśmy się zaczęli przenosić o 9.30 rano, a już o 11.00 już byliśmy w komplecie na innym stanowisku. I już mogliśmy się o 11.00 zająć wędkami. I wiecie, co najfajniejsze było, przerwy Wojtkowi? Że to jest nowa zasiadka, tak. Trzeba znowu powtórzyć wszystkie procedury. Pierwszego czyli dnia. Najpierw usiąść, opoczaić wodę, wypić drinaczka. Ale kontynuuj. Faktycznie szybka była akcja i koniec. No i co? No i znaczy ogólnie suma summarum, no, bo nie będziemy tu się rozwodzić i nie gadać 20 minut teraz o tym, co było i tak dalej. Jesteśmy ile? Jedną nockę na tym miejscu? Czy dwie? Dwie. Jesteśmy po dwóch nockach na tym miejscu nowym. Ja dołowiłem 4 ryby na tym miejscu. Maciej dołowił 2 czy 3? Dwie. Dwie ryby. No, u Macieja wpadła 18600 w nocy. Fajnie, taki deszcz srolek. No, srolek. Taka mniejsza, 18600. To nie, no. Mówię 18600 i później drugi ten strolek, taki między około 10 kg, nawet mi tego nie ważyli, nie? No. Ale około 10 kg. Dobrze, nie? Dobrze Maciej. No, u mnie wczoraj wjechała taka 22600, także jestem szczęśliwy, bo mam już pierwszą 20 plus w tym sezonie. Dołączyłeś do grona? Dołączyłem do grona, no, bo wszyscy oni wszyscy mieli po 20, a ja nie miałem, jako jedyny, to mówiłem na live'ie. Także dołowiłem, mam 20, czekam na drugą, bo powiedziałem sobie, że na tej zasiadce chciałbym złowić 2 karpie 20 plus. No i chyba no na tyle, nie? Może, nie wiem, powiesz ogólnie, bo jesteśmy tutaj ile? 4 nocki? 5. 5 nocek za nami. Nie wiem, czy ogólnie. Będę potrafił to wymienić, ale... Powiedz w ogóle... 5 nocek? 5 nocek mamy, no jeszcze 2. Sobotę na niedzielę, tak? Niedzielę na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, z środy na czwartek. No, to jesteśmy 5 nocy. A, no bo to, teraz jesteśmy, no to co? No to teraz zaczynamy 6. Tak. Z czwartku na piątek. Czwartku na piątek. I potem z piątku sobotę. Jeszcze 2 nocki. Tak. No, to jeszcze dużo może się zadzieć. Patrząc na naszą tendencję, może się dużo zmienić. No, powiem ci, że ostatnio tak trochę przystopowało to wszystko. No to dzisiaj tak. Dzisiejsza noc była taka słabsza, to też trzeba powiedzieć, nie?
Była troszeczkę słabsza jak w porównaniu do innych. No, 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 no bo słaba była. Bo ja jeszcze dołowiłem 25 przecież przedwczoraj. No, tak, no. No tak. No to takie. No co, no? No ale no tak, no. To ja tą spinkę miałem wczoraj wieczorem, nie? No, no słuchajcie, reasumując dzisiaj, jeśli chodzi o nasze wyniki, zaraz możemy poczytać wasze pytania i tam się nie obrażajcie, że człowieczyna powiedział już, że na wyższy poziom, tylko chodzi o to, że zadajemy czasami pytania niezwiązane z tym, no nie po to robimy live'a, to tak w ramach wytłumaczenia, nie po to się robi live'a tutaj nad wodą, zadawajcie pytania dotyczące zajarek. No zajarek, będzie albo naszego... Bo chcecie, no. Możemy zrobić live'a i będziemy odpowiadać na wasze pytania dotyczące jak wiążemy przypony, albo jak montujemy, nie wiem, pop-upa, czy dumbbellsa, albo czym się różni dip od nie wiem, od liquida na przykład. No. Bo to moim zdaniem to troszeczkę, no sorry za szczerość, ale człowieczyna taki jest. Reasumując, 30 kilo, 29,500, 29, 26,400, 25, 24,800, 24... 22,600, 22,400 i 20. Takie mamy ryby, jeśli chodzi od 20 w górę, czyli 10 sztuk. 10 sztuk łącznie z 30, czyli 1,30 i 9. 9 20 plus. 9, 20 plus, z czego te dwie to jest 29 i 29,500. No trzeba to powiedzieć. 26,400, 25 kilo, 24,800. No słuchajcie. I ja to powiem tak szczerze i otwarcie, że nie widziałem takich statystyk. I to mówię, ja nie wszystko widzę. Śmieliśmy się, nie? Że nie ma. Śmieliśmy, że nawet nie ma takich statystyk. No trzeba to sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Bo patrząc na ogół ryb, czyli jeżeli mamy 10 potężnych koni, plus ile tych, w cudzysłowie, krasnalków, żeby też nikogo nie urazić. Ogólnie 10 było, jest. Słuchajcie, czytam co piszecie, zaraz będziemy odpowiadać. Czyli, na spokojnie, zaraz będziemy gadać. Czyli na 20 ryb, które złowiliśmy, mówię łącznie z tymi mniejszymi. To ile mamy? Na 20 to jest 50%, to są konie powyżej 20 kilo. No to czyli 50 na 50. Czyli słuchajcie, nawet więcej niż 50 na 50. Więcej. Ja też uważam, że było więcej tych ryb większych. Tam mniejszych mieliśmy ja troszkę 4-5. Ja miałem ja jedno. 6. Ja też. Ty miałeś 7, 8, 9, 10. Nie, no było z 10. Było 10 drobnych. 10 było drobnych. Było Wojtek. No ja mam 4 mniejsze. Nie? O, to nawet więcej. Ja mam tylko jedną. Ja mam też 4. Ja mam jedną, dwie, poniżej 20. Ale w tym jedną mam 18,600. To nie wiem, czy to no do małej, czy do większej. No właśnie. Nie mlaskać, nie? No właśnie. Nie mlaskać. Tak moje, zaczynamy to mi. Moje te mniejsze to tak między 11 a 15 coś, nie? Takie. Nie, mówimy mniejsze takie do 12, do 15 kg. No to nie wiem, czy dosyć do 15 kg, mniejsze. Nie wiem, to mam to rozumieć tutaj, nie? Ale takie do 10, nie? O, do 10. Dobra, słuchajcie, dobra. Ryby rybami, tak powiedzieliśmy, co położyliśmy. Nie ma co tu się za dużo już przeciągać tematu. Pytaliście, jaka taktyka, ile sypiemy, czy można tutaj orzechem, czy nie można. To o tym już mówiliśmy na wcześniejszym live'ie, że można orzechem karmić. To było na live'ie w poniedziałek. Jakie są nasze przemyślenia w ogóle? I co byście powiedzieli na temat tego, co obserwujecie? Bo człowieczyna ma inną taktykę. Jarek zmienił troszeczkę taktykę od 2 dni, gdzie wcześniej podejrzewam i patrzę, co Jarek robi, jakie ma wyniki, to wcześniej miał lepsze wyniki. Jak zmienił taktykę, ma gorsze wyniki. I to trzeba powiedzieć no prawdę. Tak, no. To trzeba powiedzieć prawdę, bo po to tu jesteśmy, żeby też analizować i wyciągać wnioski. Powiecie coś? Ja też coś powiem. O taktyce? To może ja powiem, bo ja mam szybką. Nazwałem już ją na leniwca. Nazwałem ją na leniwca z tego względu, że ja nie użyłem jeszcze ani razu spomba tutaj na tej zasiadce. Używam tylko tych woreczków PVA, a to co mówiliśmy wcześniej na pierwszym live'ie. Zdjęcia najwyżej przyponów, to będzie filmik, na pewno Wojtek coś zmontuje, więc będziecie widzieć przypony, przynajmniej moje. Używam pop-upów, czy to dumbbellsika, czy pop-upka 15 mm, w sensie okrągłego, tylko punkt G i Game Over Sprot. Woreczek PVA, pelecik 2 mm i ogień. Głębokość no różna, tam słuchajcie, no czasami się wstrzeli to PV-ko, raczej tą bombką i PV-ko się wstrzeli, czasami się człowiek nie wstrzeli, ale raczej się nie zmienia, bo trzeba było tych PV-ek robić mnóstwo. Głębokość jest różna, powiedzmy sobie od 4,80 nawet do 6 metrów. Tak to dzisiaj wygląda, bo patrzyłem nawet na jedno pytanie.
No i ktoś, jakie odległości? Bo to odległości? Nie są odległości u ciebie, nie? Tak, ja nie mam, nie mam bardzo dużych odległości. Powiedzmy sobie, że u mnie jest rozpiętość między 80 metrem a 110. Mniej więcej. Tak mniej więcej wygląda. To są takie normalne odległości do rzutu, nie? Nie ma, że na siłę, że trzeba na zamiarkach czuć, nie wiadomo gdzie, nie? Tu nam mówili, że 140 metrów, 130, 125. Tak, no. Absolutnie to, raczej no, absolutnie, no. Mamy rybki takie złowione, jakie mam i mogę powiedzieć, że absolutnie to nie jest prawdą, no, że tak trzeba robić, tak musi akurat być. Akurat teraz? Tak. O tej porze roku. Tylko faktnie, bo trzeba jeszcze raz powiedzieć, jesteśmy w marcu, to jest marzec. I woda może... Za chwileczkę Wojtek powie, ile woda ma temperatury, bo tym też były pytania, już to wszystko bąku pomierzyliśmy dzwoni. Dokładnie, żebyście mieli. Bąku dzwoni. No to się pomylił chyba teraz. Suma summarum, moja taktyka jest bardzo prosta. Jarek, powiedz, prezes dzwoni. To co, nie słychać nas? Coś, nie słychać nas? Czy... Tutaj czytałem, że tutaj... Mogę się odebrać od prezesa, co chce. Z kimś tu prezes się troszeczkę... Prezes, zadzwoń do Macieja jeszcze raz, to Maciej odbierze. Z kimś tu prezes się trochę... Nie, normalnie nie spytaj się go, co tam. Spytaj się, co chce. No, także taka mniej więcej taktyka u człowieczyny, czyli no. Punktowo człowieczyna jeszcze ani jednego z pomba nie rzuciłeś. No mówiłem. Od początku, tak, no. Ani jednego nie zero. Absolutnie. Bo mi znów się, jak rzucam na jego stronę, mówi, co będę spombował. I od momentu, jak mi Jarka znoszą, to nie mam brania. No tak. Nie, no a ja troszeczkę zmieniłem technikę. No dobra, bo teraz będziemy dopiero odpowiadać na pytania. Teraz odpowiadamy. Postanowiłem troszkę postąpić. Tak jest, szefie. Macie napisane. Tak jest, szefie. Tak jest. Co, zażalenia? To kurwa, teraz Piotr Bąk pisze. Mamy krótko dzwoni. Odpowiadać na pytanie, prezes mówi. No to mówimy, jak jest. No. Mi się wydaje, że jak posłuchacie nas ze zrozumieniem, to odpowiemy wam na wszystkie pytania, które piszecie tutaj na czacie, bo czytamy. Jarek. Człowieczyna powiedział, mniej więcej jaka taktyka jego. Jarek, teraz twoja. Co zmieniłeś i co zrobiłeś źle? Sorry, ale że stanęło u ciebie. Znaczy to nie jest powiedziane, że dzisiaj w nocy nie wyjedzie kolejna trzydziestka, nie? Znaczy nie, no... Troszeczkę intensywność bram się zmniejszyła, więc, ale chciałem sobie spróbować wrzucić się na te dalsze odległości, bo jedną wędkę zestaw helikopterowy już bez bombek, tylko normalnie na 125 metrów i próbowałem też tam spombować, aczkolwiek no, nie jestem rzutowcem, więc ciężko mi było, ale coś tam wpadło. No i jedna wędka... Kiedy nowa seria kolek punkt gdzie? Będą, to są będą dedykowane tylko i wyłącznie ode mnie. No i, nie tak, nabijacie, tak. Nie nabijacie. Także teraz mam dwie wędki na zestaw helikopterowy i dalej wyrzucone i trzecia wędka cały czas na bombki, tak? Na PVA i zobaczymy, no. Ale ogólnie mi się wydaje, że nie wiem, czy to błąd, czy nie błąd spombowanie, ale mi się wydaje, że gdzieś ogólnie rybka trochę stanęła. No bo i u człowieczyny też nie ma, na razie cisza jest. Nie? Raczej tu nawet zapytał Piotr, pyta, czy kierowaliśmy się tylko głębokościami, szukając ryb, czy analizowaliśmy też kierunek wiatru. I faktem jest taki, właśnie faktem jest taki, może chłopacy później mnie uzupełnią, że od dwóch dni absolutnie zmienił się wiatr o 180 stopni. Znaczy wrócił, a potem przez pierwsze się dni, z powrotem. Tak, przez pierwsze dni mieliśmy wiatr mocno w twarz, w sensie do siebie i faktycznie ta ciepła woda, to nawet chyba na lewie mówiliśmy w poniedziałek, że ta woda... Że rzucaliśmy z bombami pod wiatr. No. Dokładnie, no, że było ciężko rzucić, bo wiatr nam przeszkadzał. Takie ryba przyszła tu, nie? Natomiast od wczoraj, tak, natomiast od wczoraj rzuca się chłopakom z pombem bardzo pozytywnie, w sensie, no dobrze, bo nie trzeba tyle siły i to leci potężnie. Lecz, no, ucieka ta woda chyba z ciepła od nas, bo faktycznie te brania zmalały. Choć w dzień, i widzicie, i tu się też trochę coś gryzie, bo wcześniej mieliśmy w nocy albo pod wieczór brania, a teraz mamy w dzień, no dobrze, mniejszych, znaczy, ale mamy. Ale widzisz, ale mniejsze ryby. No zobacz, 22 Wojtek, gdzie no dobrze, ale mniejsze ryby weszły. No ale dobra, 22,600. No dobrze, no ale jedna. Ale w dzień, dobrze. Dzień było branie, słuchajcie, jak nie świeciło słońce. Ten 22,600. Czyli pochmurnie. Wziął, jak było pochmurnie, nie było słońca, czyli była taka pogoda, że ta ryba mogła sobie żerować, nie? Nie było słońca, nie wychodziła gdzieś tam się wygrzewać. Tak mi się wydaje. Kolega pyta, czy no, ale... był używany. Tylko ja przerwałem, bo Jarek, powiedziałeś już o taktyce? No tak, no.
Powiedziałeś? Znaczy, ja powiem tak, bo tutaj ktoś pisał, jaka siatka pasuje do podbieraka 42, każda karpiowa, nie będę się rozwodził. Ktoś pytał, jak można tu wędkować, to kolego, obejrzyj sobie pierwszą część live'u, która była w poniedziałek, tam wszystko powiedzieliśmy o tym, jak tu się wędkuje. To tak tylko nadrabiam pytania, nie? Nie będę się rozwodził, bo to o tym było po prostu. Dobra, Jarek powiedział, ja powiem o sobie, co ja po tych, nie wiem, 5 nocach, po tych przenosinach, jak ja to odbieram. Ciśnienie jakie macie, Wojtek, jeszcze? Ciśnienie, podsprawdzaliśmy się, Jarek. My tak, ale... A właśnie, pytasz o nasze ciśnienie, czy... Nie, ciśnienie było, sprawdzałem, ciśnienie tak się waha, 996... No, ale skacze tak troszkę, tak. 998, 995, tak, no, nie jest 997, tak, milicjo! Słuchajcie, odnośnie temperatury wody zaraz wam powiemy, zaraz do tego dojdziemy, bo już widzę trzecie pytanie odnośnie temperatury wody. Było to mierzone, mamy wszystko, wiemy. Mamy duże przemyślenia w głowie. I teraz tak, powiem o sobie. Analizując i obserwując chłopaków, jak łowią, że człowieczyna na PV-kę, Jarek na początku, w pierwsze dwa dni też na PV-kę, mega wyniki. Postanowiłem po tych przenosinach zrobić taką strategię, że jedną wędką będę łowił na PV-kę, czyli to, co oni w pierwsze dwa dni, w ogóle nie będę tam spombował. Natomiast dwie wędki leciutko się przeniosłem, przesunąłem na prawo. Nie mamy żadnego sąsiada na prawo i przyznam szczerze, że idę troszeczkę bardziej w prawą stronę, czyli w stronę 22, bo nie mamy sąsiada, nikt mi tam nie ma żadnego konfliktu z nikim. Także postanowiłem wyjść troszeczkę poza granicę na 22. I tam wędkuję dwoma kijami i postanowiłem, że tam będę spombował, ale na klipa 29 odległości, to jest 108 metr, 110 metr mniej więcej. I tam sobie zaspombowałem delikatnie, 15 spombów i tam dwa kije wrzuciłem, czekałem na branie. Nie było przez dobę nic, czekałem, mówię, nie będę dospombowywał, mówię, jak ryba zacznie zbierać, to będę miał branie. No i po dobie miałem branie, tylko 22600, no to po tym 22600 znowu tam dospombowałem 10 spombów, ale niedużo, bo widzę, że ryba w ogóle nie żeruje mocno, zbiera tylko pojedyncze jakieś tam okruchy, ziarenka. I znowu coś tam rozsypać na dnie, czekać na branie. Jak będzie branie, to znaczy, że coś tam zbiera i znowu dosypać 5-10 spombów. Na tej zasadzie, to jest moja taktyka i tak tego będę się trzymał do końca. No i suma summarum miałem właśnie... dołowiłem na tym stanowisku 4 ryby, z czego jedna była na PV-kę, a 3 ryby wjechały na... Nie, przepraszam, 2 ryby na PV-kę, bo w nocy była też na PV-kę. To 2 ryby na PV-kę i 2 ryby na te spombowane, ale bardzo, bardzo delikatnie. Także ja tutaj ostrożnie podchodzę do tego spombowania. I to jest moja taktyka na tą chwilę. Dobra, pytanie i zaraz... większość brań na Donalda. Jeszcze powiem, nie? Donald, ale takie waftersiki. Albo dwie sztuczne kukurydze, albo połówka waftersa podpięta sztuczną kukurydzą, czyli coś, żeby tak centymetr, dwa centymetry nad dnem sobie tak wisiało i jaskrawo, nie? Żeśmy zauważyli, że jaskrawe kolory. Mhm. Wojtek, pytanie do ciebie, raczej wszyscy wiemy. Czy będzie film na kanale z wyjazdu? Będzie. Bąku, zaraz ci odpowiem na to pytanie. Czy będzie film na kanale z wyjazdu? Będzie. Tak? Będzie film z tego wyjazdu. Będzie. Człowieczyna swoją kamerą kręci u nich na stanowisku, my kręcimy na swoim stanowisku i będzie. Dobrze. Drugie pytanie. Drugie pytanie. A to było. Rafi, to było już o tym. Drugie pytanie. Czy po każdym wielkim miśku zmieniamy zestawy? Ja mówię o sobie obojętnie, czy to jest wielki misiek, czy mały misiek, czy zmieniam zestaw, zawsze zmieniam przypon. Nie wiem, jak u pana. No, ale nie wiem, o co chodzi, zmieniam zestaw. Zestaw końcowy. No, w sensie na przypon. No. Zmieniasz przynętę, czy, bo nie wiadomo, o co mu chodzi. Przeczytam. No, czy po każdym wielkim miśku zmieniacie zestawy końcowe? No to każdy zmienia. Chyba. No właśnie, no, ja nie wiem. No, oczywiście, no zawsze każdy zmienia. Zmieniamy. Zmieniamy. Po prostu zmieniamy. To czytaj pytania, będziemy odpowiadać. Pozdrowienia od Kiciora z Przasnysza. Pozdrawiam, bracie. Teraz odnośnie temperatury wody powiemy, nie? Tak. Bośmy dzisiaj to sobie ładnie na spokojnie badali, puściliśmy dipperka sobie z falą, bo mieliśmy wiatr w plecy. To człowieczyna powiedział, że wiatr się zmienił w 180 stopni i wieje nam w plecy. I mieliśmy możliwość puszczenia dippera z falą. Dalej, nie? Ile dipper złapał, jaką złapał, jaki zasięg złapał? Jaki zasięg złapał? No, nie mamy tego ekstendera, czyli tego wzmacniacza sygnału. I tak powiem wam, jak...
bo to też jest ważne, można powiedzieć o deeperze, nie? 100, 105 metr i deeper już przestawał już, gdzie mamy skarpę do góry i mamy, powiedzmy, telefon, który odbiera sygnał, mamy wysoko, mamy gdzieś jakieś 5 metrów nad wodą. No. To 105 metrów i był brak sygnału, no. No. No tak mówią, że do 100 metrów, no. Tak 100 parę metrów i już później pasuje, nie? Później jak byłem na wledzie, to nawet 90 metr i już mi cięło, nie? Także mówię, czym niżej telefon, tym gorzej, nie? Tym gorzej, nie? No, ale jest rozwiązanie na to. No, no jestem, wzmacniacz sygnału do kupienia i sobie go kupię za chwilę, bo widzę, że potrzebuję, także no. Temperatura wody u góry dzisiaj, gdzie było słonecznie, bo dzisiaj było piękne słońce na niebie. Temperaturę wody mieliśmy przy powierzchni, wyobraźcie sobie, 10,8 stopnia. To jest, jak mi się wydaje na tą porę roku, jak na Chorwację, to jest mało. To jest, ja byłem lekko przerażony, jak zobaczyłem, że jest 10,8 u góry. Podejrzewałem, że będzie 12, 13 u góry, a jak zobaczyłem 10,8, to już sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba Wojtku dobrze, że mało spompowałeś. Bo łowimy na tym 105 metrze, bo ja mam mętki na 108, 110, tam troszeczkę się wypłyca. Mieliśmy tam głębokość około 6,2 metra, bo tam już troszeczkę wychodzi do góry, na tym 110, 115. To wyobraźcie sobie, jaka może być temperatura wody na 6 metrach, jeżeli u góry jest 10,8. Nie? Także mało. Na dole 5 stopni maksimum, nie? I teraz tak, jedni mówią, że to jest nieważne, że na zajarkach jest taka populacja ryb, że trzeba sypać i ta ryba jak wjedzie, to żeruje. Ja uważam osobiście inaczej. Ja uważam, że taktyka człowieczyny i jarka, te pierwsze dwa dni dopuszczałem w dziesiątkę, tylko kwestia znalezienia się w dobrym miejscu, w odpowiednim czasie, gdzie ta ryba przebywa, wrzucenie tam PV-ki dałoby lepsze wyniki niż spombowanie, gdzie ta ryba schyla się do pojedynczych ziarenek o tej porze roku. Nie? Właśnie, jeszcze raz trzeba to powtórzyć. O tej porze roku. My nie mówimy o czerwcu, nie mówimy o maju, nie mówimy o lipcu, gdzie woda ma po 20 czy po 25 stopni ciepła. Mówimy o wodzie, która ma dychę na powierzchni, czyli ona tam no na 5 czy 6 metrach, no ile może mieć? 6 stopni? 8? No i teraz mówimy też o naszym miejscu, nie? Mówimy o naszym miejscu. No, no tak, a jeszcze... Teraz ktoś powie, a bo na plato to siedzieli i połowili tam w ciul ryb, tak, ale tylko ta ryba tam przebywa. Tam jest dużo więcej ryb. No i też inna jest głębokość. No, no ja mówię, no i czym więcej ryb w łowisku, no to więcej ryb się schyli tam, po to ziarno. Tam tak jest płyciej, nie? Tam jest, dużo jest troszkę płyciej na tym wyjściu. Jak ktoś umie daleko rzucić, no tam jest płyciej. Nie? No, także no tak wygląda sytuacja. Chłopaki, pogadajcie trochę, ja poczytam. No czytam też cały czas. Maciej, taktyka twoja. Gość się pyta, czy można rzucić deperem na odległość, machnąć 140 metrów. Jak umie rzucić? Nie ma problemu. Ale ryzyko, jak się czerwie. Czyli nie wiem, ile deeper ma. Wiesz, no ale tak i tak nie odczyta tego, bo do 100... No nie, to jak wzmacniacz będzie miał, to odczyta. Chyba, że będzie miał wzmacniacz, no ale powiem ci, że... A ile waży deeper? Myśmy żyli 140. Kiedyś. Tak, 140 gram. To tak spomnę. 140 gram waży 140, 150. No 140, bo już nie pamiętam. Pytanie, słuchajcie, siemanko, jak jedno na zajarkach? Było to chyba na pierwszym live, ale odpowiemy. Zestaw do rzutu z bombką i na przykład 10 cm przypon, czyli dość krótki, tak jak powiedzieliśmy, nadaje się waszym zdaniem na bardzo muliste dno. Tu nie jest bardzo muliste dno. No tu nie. Nie, ale... Czuć w momencie zwijania zestawu, że faktycznie w niektórych miejscach, gdzie niegdzie, że trzeba troszeczkę tam przycisnąć to żyłeczkę 0,30, ale są też takie momenty, że jak rzucimy parę metrów w lewo czy w prawo... Kamil, waży 100 gram. Faktycznie. Myśmy się dziwili, że nasze bombki są 140, nawet 160, no. No, faktycznie, Kamil, masz rację. Teraz sobie przypomniałem, że możemy zważyć. Na tripal ważyliśmy. No mamy tutaj przecież, no kreski non stop ważymy. Ale możemy zważyć. Ale ten, co ty teraz... Naprawdę ile on ma, żeby nie było, wiesz. Ale nie, ja sobie przypomniałem, że 100 gram ważymy. To jeszcze, moje zdanie jest takie, nie, że używając bombki takiej PFOA, jak ona wpadnie do dna, jeszcze się nie rozpuści,
Masz? To nawet jak jest molisted, no, no to tak i tak ten ciężarek aż tak nie wpadnie głęboko. To oczywiście, że nie wpadnie, bo on przede wszystkim jest lżejszy od tego ciężarka, którego używamy na helikopterze. Tak, to jest 3 OZ, tak? No to jest ile tam? To możemy też powiedzieć, że słuchajcie, do bombek w zależności od wędki, tak? Chłopasy używają 4 LB, wędki mają troszeczkę mocniejsze i oni używają ciężarków po ile? Po 85 gram do bombki używacie, tak? Tak, ja używam 85 gram. Wojtek, 71-85. Ja mam 3,5 LB i używam 71 gramów, ale czasami jak zrobię jest za ciężka i mi ciężko jest rzucić daleko, to słuchajcie, to trzeba się doograć, to wszystko zależy też od postury człowieka, czy ktoś większy, czy mniejszy. I Jarek używa 360 wędek. Ważymy 92 gramy. 92. Bo mało baterii masz do tego. Z pełną baterią 100 gram. Jeszcze raz. No. Druga próba. Także tutaj na zajarkach nie ma dla mnie 96. Tego. Naprawdę spokojnie można. No, tak dobrze mówi, około 100 gram. Dobrze mówię, około 100 gram. Spokojnie, dobrze mówię. Bez problemu, no to 100 gramowym ile możesz rzucić? No i nie rzucisz daleko. Ile możesz rzucić? Nie ma ciągu. 140 gram, nie ma opcji takiej. 140 metrów. 140 gram, 140 metrów, no. Nie ma opcji takiej, żeby rzucić tym, nie? 120 to już jest cukrzata. Dlatego pytanie, Macieja, jakiegoś tam Macieja, już nie będę oczywiście nazwisk zmieniał. Czy Jarek na pewno ma w butelce samą kolę? Tak. Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt, ale... Ukryty alkoholik. Przyznam Jarek, się, że... Jarek nie pije alkoholu, to żeby wszyscy też wiedzieli, ale mieliśmy tą przyjemność z Jarkiem wypić drinka, bo takie były zasady, że jak złapie 30, to wypijemy z nim drineczka i to zrobiliśmy, tak? Po 26 latach, tak Jarek? Tak, bo nie picie alkoholu. Jestem abstynentem, tak? I kiedyś z Wojtkiem siedząc na akwatyce siedzieliśmy, Wojtek mówi, kurde, no siedzimy we dwóch, no dobra, ja sobie bym drinka wypił, okej, fajnie, ty mi polewasz, mam obsługę, kelnera osobistego, ale mówi, kurde, no wypił z tobą. No mówię, Wojtek, nie pije, ale okej, obiecuję ci, że jak złapię 30 plus karpia, spokojnie, to wypijemy drina. No i... Ciepło jest. No i stało się, no i musiałem wypić drina, wypiłem i ten, ale znów się zaszyłem i chłopaki mi to szybko zaszyli, mnie no, z powrotem. Także powiem wam, że niesamowite uczucie pić z gościem drinka, który 26 lat nie pił alkoholu, bo tak jak ja mówił, chyba że kłamie, nie wiem. Ale no nie, no nie że, kłamie. No. No, że 26 lat, od 26 lat nie pił alkoholu i napił się z nami 3 dni temu. Drina po tej 30. Jarek, a fajerka byś ziabnął? Petarda, co? Jarek, mamy tu jeszcze gdzieś fajerka. Chcesz? Po maluchu tak przy live'ie? Nie. Resztka. To ja już wszystkim wyjaśniam, o co chodzi. Dlaczego chłopaki się ze mnie śmieją? Ja się zdenerwowałeś, ty tam chodzisz. Powiedziałeś, a się częściej. Powiedziałeś już nazwę fire i ja od razu wiesz. Od razu mi się... No fire to fajkę, ale za to kawy i fajki to nie odpuszcza. Tak jak ja. Kawy, różańca... I pacierza nie odmawiasz. No to tak ja. Tak samo Jarek, kawy i papierosów nie odmawia. Nie, chodzi o to z tym fajerkiem, no bo mówię, ta 30 była, obiecałem, że wypiję z nim tego drinka, ale tak już, że tak powiem, po tym dobrym drinku, bo drink miałem naprawdę taki rzetelny zrobiony, nie? Że normalnie to bym 3 z tego wypił, ale okej. I tak siedzę z chłopakami, już mi się tak, jak to się mówi, aparat mowy rozluźnił trochę. Czułem już, że fajnie jest, wesoło. Ja mówię, chłopaki, polejcie mi troszkę tego fajera, tej whisky, bo ja w życiu whisky nie piłem. Nie, to inaczej powiedziałeś, ja to słyszałem. Ja już byłem na łóżku swoim i powiedziałeś tak, o, ale takiego rozchodniaczka. No, rozchodniaczka takiego. A, on się wczuł taki. No, ale takiego mówi, ja nigdy, to bym fajerka wypił. Bo nigdy whisky nie piłem, no. No, bo i jeszcze tak, jeszcze takie, jak to się mówi, no miałem trzy takie dzióbki musiałem zrobić 3 razy i tak. Dzióbki są dobre. Dobrze, takie. Kolejne było pytanie, czy po zajarkach gdzieś lecimy. Ja nie, Wojtek leci. Wojtek leci dalej. Tak, ale ja nie wiem, gdzie Wojtek leci. Ja wracam stąd. Do Magdy leci. Wojtek leci na kasę. Nie, Wojtek leci do Magdy. Nie, słuchajcie, na poważnie. Wracam z zajarek w sobotę wieczorem i w niedzielę po południu już jadę na Węgry na kolejną przygodę, na kolejną wodę, na kolejny tydzień czasu. Z nową ekipą, słuchajcie. Ale ty masz przerąbaną robotę. Bo z nami byś się zajebał. Jaką ty masz przerąbaną robotę, Wojtek. Poczekaj chwilę. Remigiusz... Z nami nie może jechać, bo by nie wytrzymał. Remigiusz, ja jestem z Wrocławka, także pozdrawiam ziomala z okolic. Patrz, a to kolega miał problem wcześniej z alkoholem, że nie pije?
No to takie pytanie to ja słyszę na 10 pytań, znaczy na 10 razy, kiedy powiem komuś, że jestem abstynentem, to 9 pytań jest od razu, czy miałem problem z alkoholem. Mówię od razu, nie miałem, ja w swoim życiu bardzo mało piłem i w pewnym momencie stwierdziłem, że alkohol nie jest nie dla mnie, bo ja nie mam, kurde, nie chcę wam teraz tutaj tłumaczyć, ale po prostu nie, no były oczywiście w tamtych czasach, jak byłem jeszcze nastolatkiem, no nie, nas bym przesadził, no ale powiedzmy chłopakiem tam 18-20 lat, tak, były takie imprezy, że nie wiedziałem, jak do domu wróciłem, ale po takiej imprezie ja pół roku na alkohol nie mogłem spojrzeć. No i dlatego alkohol dla mnie nie był jakimś tam priorytetem. Miałem inne zajęcia. Pokaż skrzynkę coli, że sobie kupiłeś i pijesz. Nie, mam tu drugą przygotowaną, ty. A, zamkniętą? Bo mnie suszy jeszcze od tamtego drinka do dzisiaj. Dobrze, pytanie kolejne, czy kukurydza podwójna się sprawdza? No to właśnie. Aha, no to powiem tak, ja miałem tego mojego 22600, miałem na tą podwójną kukurydzę. Pokaż tą kukurydzę, tam leży. Proszę bardzo. Tu masz. To na tą kukuryczkę nową i to bez żadnej reklamy, bez żadnego kłamania i owijania w bawełnę. Założyłem te dwie sztuczne kukuryczki na włos i tego 22600 wyciągnąłem właśnie na tą kukuryczkę. Była zadzipowana w Game Over Sprot. Nie, przepraszam, w Donaldzie. Kto chce soku? Już mi pomyliło się. Te dwie wędki, gdzie spombuję, to tam jest Donald. Także były zadipowane w Donaldzie, przepraszam. To ja miałem karpia takiego, a wy mieliście jakieś karpie na to? Ja miałem jednego srola takiego małego miałem. A ty? Jarek, dzisiaj, ty miałeś dzisiaj, na 100%. No i miałem, nie? Na kukurydzę. Z dwa co najmniej. No przecież ja na sztuczną miałem tego 29500. Aha, no. Dobra, to wystarczy. Dziękuję. To za szczerą odpowiedź. Bo jeszcze przecież robiłeś zdjęcie, przypomnę. No, tylko na filmie to, bo człowiek nie pamięta, wiesz. Ale mówię, trzeba zaznaczyć, że to jest balansik. Haczyk leży na dnie, a kukuryczka sobie tak balansuje. Tak neutral, nie? No, tak na centymetr nad dnem. Tutaj MJ Maciek napisał, panowie, ale po co tam pojechaliście? Trzy kropki. W terminie jednym z lepszych, temperatury woda odpowiednia, trafiliście, gdzie stoją konie, woda z konikami. Wy zawodowcy, to są wyniki. Trochę nie rozumiem. Nie, według nas nie pojechaliśmy w najlepszym terminie. No mi się też tak wydaje, że jeszcze jest za wcześnie. O tydzień, dwa, nie Wojtek? Później. Później. Zawsze w przyszłym tygodniu ma być piękna pogoda. Słuchajcie, tu 20 parę stopni. Słuchajcie, my mieliśmy dzisiaj w nocy przymrozki, bo też nie powiedzieliśmy o tym. Tak, ale na filmie będzie. Mamy ujęcia. Na filmie, no, ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj w nocy, jak holowałem rybę, ja czy ty już nie pamiętam, ktoś tu nas holował. Nie. Ty holowałeś w nocy, co ja podbieraka nie mogłem z ziemi oderwać. No i trzeba było lać wodą. Podesło wszystko. Lać wodą trzeba było, bo nie oderwiesz podbieraka od babki. No minus dwa na bank było. Nocki są zimne. Minus cztery nawet. Tak? Ja myślę, że tak jak za tydzień, za dwa tygodnie, jak tu przygrzeje tak konkretnie słońce, jak jeżeli ta ryba poczuje ten impuls, a tu jest taka wielka populacja ryb, słuchajcie, że jako ta ryba się ruszy, tylko wtedy kwestia znalezienia tej ryby, znaczy znalezienia. Żeby się znaleźć na takim stanowisku, gdzie ta ryba wyjdzie na żerowanie, to wtedy tutaj mogą być 5 razy lepsze wyniki. Jak wymieniałem te ryby, to także to nie jest tak, że my jesteśmy najlepsi i tak dalej. No to nie, na pewno nie. Na tej wodzie można zrobić lepsze wyniki, naprawdę. Można. Jak wymieniałem te rybki, to ktoś napisał: człowieczyna, pamięć absolutna. Nie, ciężko zapamiętać, ale takie wyniki się pamięta i będzie się pamiętało do końca życia na 100%. Kolejne pytanie. Zmienialiście ilość nęcenia, znaczy więcej czy mniej do wody idzie? No ale mówiliśmy o tym. Dobrze. Mówiliśmy o tym. Kiedy będzie film? No będzie, lada moment. Jak się ociepli. No sorry. No nie, panowie, temperatura wody i z jakiej głębokości rybki wyszły? Temperatura wody już była mówiona. No głębokości też były mówione, no bo to... Ja łowię tak, u mnie u Macieja, my łowimy na tym stanowisku, gdzie teraz jest live. Ja łowię po prawej, Maciej po lewej. Jakbyśmy rzucali z Maciejem, byśmy na dipperze się mierzyli, tak, nie? Tak. Jakbyśmy rzucali się na 110 metr, ja i Maciej, to ja łowię głębiej, a ja Maciej łowię płycej. Tak. U mnie wychodzi. Bo jest taki, taki spadek. Tam jest głęboka woda po tamtej stronie, po prawo, nie? Tak. I stamtąd z głębokiej wody ja łowię na tym wyjściu z głębokiego i czym bliżej Macieja jest płycej, nie? Także ja łowię na jakieś 6,5-6,2 metra. Podejrzewam, że ty masz tam 5,5-5. Tak,
Tak, ja mam tak między 5,30 do 6 metrów. Nie, bo zaś później już zaczyna powoli już iść do góry, znowu później przy wyspie znowu. Tam jest, tak. W okolicach 100 metrów jest taka dziura tam, tam do 7 metrów. Tam jest rów, jeszcze tam na wprost mnie tam, nie dzieje się to. I dlatego właśnie widziałem, że ty tam się podrzucasz i nie życzę sobie twoich kulek w moim łowisku. Takiego my już mieli. Simon pisze, kto pizzę mu zrobi. To tobie nikt nie zrobi, no. Słuchajcie, następne pytanie było takie... O, to już widzę, że Filip oglądał pierwszą część. Nie, bo ja słuchajcie, ja się cofnąłem troszeczkę, żeby zobaczyć te stare pytania, a teraz przechodzimy do tych świeżych, które zadajecie. Świeży. Panowie, możecie napisać, co za namiot, w którym siedzicie. On ma ściągane boki, znaki zapytania. Maciej, co to za namiot? No tutaj kolega już... Nash Basic Camp. Na czacie odpowiedział. Powtórz, jeszcze raz. Nash Basic Camp. Słuchajcie, no to ma jest... Ma dopisane dwie jedynki, do tego jest tak zwany... Paśnik. Możesz wziąć jedną jedynkę, możesz żadnej jedynki nie wziąć, można boki zawinąć sobie. Uniwersalne. Tak. To u ciebie też można jedynkę odczepić tą jedną i zamknąć tutaj? Tak. No mogę odczepić, zamknąć. Możesz mieć sam ten. No. Tutaj na przykład. Także jak jedziecie, nie będę tutaj polecał firmy, ale dla mnie na dwie osoby to jest fajna sprawa, bo jest gdzie posiedzieć, chodzi jeden grzejnik, jest ekonomicznie, a też ciepło. Wojciechu, opowiedz coś o tych trzonkach do ciężarków, o których wspominasz w poście. No ale to się nie da tak na live powiedzieć. No, trzonki? To szybko wymiany. Jakie trzonki? O, szybko wymiany. To się gierzy. O, te gumki o szybkie wymiany, nie? Poczekaj, tu setka, tu druga setka. No gumka jak gumka, no, tylko dłuższa. Nie wiem, Maciej, weź tam wyjmij. Dłuższa niż oryginalna gumka, którą masz w ciężarku centrycznym. Tutaj, mówimy o tym, masz. No, mam. Głodny jest. Znaczy, no nie będę tu dużo opowiadał, no bo ja nagram film, jeszcze jeden taki stricto film, tak. Nagram taki pięciominutowy, no tak, o tym. Nie widać, to bym musiał tam się zbliżyć. No co, to jest element, który jest niezbędny do zrobienia bombki, do szybkiej wymiany, bo to chodzi o to, żeby mieć szybką wymianę, bo możesz zrobić bombkę PVA bez tego, też się da, no tylko będziesz dłużej wymieniał, powiedzmy, ten musisz lider mieć, do każdej bombki musisz mieć lider osobny, a to chodzi o to, żeby mieć jeden lider i szybko wymieniać bombkę, nie? Weź tam człowieczu, no tam mam gdzieś we wiaderku bombkę, już z gotowym, wystającym tym, nie? Śpienie. Już jest. I zawsze tak, weź pokaż ten. Ale tam macie ma ładniejsze, bardziej profesjonalne, bo to tak... No, widzicie? Chodzi o to, że w bombce wystaje... To jest ten element, tak, ten chodzi element. O to, żeby ten drucik wystawał z bombki do góry, nie? I teraz lidera po prostu... W liderze macie kółeczko duże i robicie oczko w oczko i jest szybka wymiana. Zakładacie w nocy nową bombkę i ogień. Bo chodzi o to w dwóch zdaniach. Teraz na przykład w nocy. O pierwszej w nocy mam rybę. Wyholowuję tą rybę. Opieram wędkę o namiot. Szybko wyplątuję bombkę. Czyli tą starą, znaczy już nie bombkę, bo już bombki nie ma. Tylko szybko wypinam rurkę. I nową bombkę, którą już mam gotową. Już jest w środku przypon. Jest wszystko dopalone z przynętą. Szybko wkładam w lidera nową bombkę i rzucam w nocy w łowisko po prostu. O, jak rzuciłeś tam, to się... Także no o to chodzi. Panowie, ile towaru dziennie idzie do wody? U człowieczyny zero. U nas mało. No, nie, ale to ważne, to fajne pytanie. To jest nie, dobre pytanie. U nas... Marzec? Tak. Nie wiem, 16 marca, tak? Już? Ile? Ty, 15 miesiąca. Ile dziennie do wody wrzucacie, jeśli chodzi o spompowanie? Moje założenia były takie. Na początku, jadąc tutaj, wziąłem 3 wiadra, te nasze WB prostokątne, tam wchodzi konopi, jak się nasypie do pełna, to wchodzi 4 kilo konopi. To wziąłem sobie 4 takie wiadra konopi na całą zasiadkę tygodniową. I wziąłem sobie 3 puszki takie... Człowieczu, no weź pokaż tą puszkę. I takie puszki... Trzy takie wielkie puchy kukurydzy, tam jest kilo 400 chyba. No 2,5 kilo jest. Wodą, kilo 400 brutto. No to kilo 400. I kilo 400 słodkiej kukurydzy wchodzi do takiej puszki, to wziąłem sobie takie 3 puszki. I moja taktyka była taka, że na jedną dobę, jeżeli ryba będzie brać, bo o to chodzi, jakby nie będzie brać, to nie, ale jeżeli będzie brać, a bierze jako tako, no to taką jedną puszkę plus jedno wiadro konopi, 4 kilo, plus jedna paczka 900 gram kulek,
robię taką mieszankę i to wrzucę, staram się to wrzucić na, z pombem na dobę. Ale jak są brania, jak nie ma brań, to nie sypię. Jak są brania, no to sobie spombuję taki zestaw, to mi wychodzi 4 kilo, plus tutaj 1,5, to jest 5,5, plus kilo kulek i cały jeden likwid do tego. To jest 6,5 kilo takiego towaru wymieszanego o tej porze roku, wsypuję na zajarkach, jeżeli mam jakieś jedno, dwa brania na dobę. Mhm. Kolejne pytanie, które mieliście, to ile za dobę? 50 euro. Dobra. 50 euro jest to za dobę. To już było. Ale no odpowiadamy, bo popytał. To było wcześniej, to za karpiusze, nie na wódki na stole. Czy siłka skręca się w lewo czy w prawo? No to zależy, wiesz, jak, zależy jak wiatr wieje. Bąku, ja leworęczny, to mi w prawo się skręca. A to Bąku pisał? Myślałem, taki że mądry jest? Myślałem, że pytał, czy pełno łódki idzie w lewo czy w prawo, to, ale to mówił o żyłce. A to Eldoro tylko idzie w lewo. No i co? Jeszcze coś? Coś jeszcze mamy? Szypony można dostać, te, znaczy, jeśli chodzi o te rurki, gumki z tym prętem w środku, no to na sklepie tak. WB można na, dostać. Na stronie Warmus Bites. Jaka jest rozpuszczalność bombek Castwaya, te, które używamy teraz? Wlatuje i już nie ma. Jak sprawdzają się w zimnej wodzie? No, no. Pytanie zimna woda, czyli taka, no, 10 stopni to jest zimna woda. No jak się sprawdzają? No, nawet 8 na dole. Podejrzewam, że 8 na dole. No ja powiem no tak, ja miałem, ja dzisiaj rano jak się obudziłem, bo miałem w nocy karpia. Nie zarzucałem w nocy wędki, bo było zimno, nie chciało mi się, jeszcze miałem dwa kije w wodzie, no to tej trzeciej nie zarzucałem po karpiu. Obudziłem się, to była gdzieś 8 rano, a 8 rano założyłem bombkę, to nawet w pół do 9, było 9. No, w pół do, no nawet 9 bym powiedział. Nawet 9 bym powiedział. Wrzuciłem tą bombkę do wody i miałem gdzieś koło 12, o której miałem branie? 12, 13. No nie, no. 13 nie. O nie, koło 12. No to pod, załóżmy po nawet 3, koło 11 nawet bym powiedział. Po 3, dzisiaj to no, tylko no, pierwszą no, koło 11. Po 3 godzinach powiedzmy od zarzucenia bombki. Kiedy byłeś na ołtarzu? No, ale nie, no zmierzam do tego, że nie będziemy się kłócić tutaj o godzinę. Nie, no nie, tylko no ale koło mniej więcej byłem, po 3 no. godzinach od zarzucenia tej bombki jeszcze miałem u góry tam gdzie zakończamy bombkę, no jeszcze miałem gruta nierozpuszczonego. No ale, ale wiesz, ale tam zobacz ile owijasz grubo, taśmą, tak. Skręcasz no. go. Zobacz ile tego PVO no, tam jest, nie? Odpowiadam na pytanie, no, że no, jeszcze miałem no, gluta tam, nie? O, w tej temperaturze. Ale normalna, zwykła bombka to podejrzewam to jest 3 sekundy i... Znaczy możemy powiedzieć, przesadzam 3 możemy sekundy. Powiedzieć jedno, no, może że nawet nie. Ryby no, się przesadzam. Tego nie boją. No. Ryby się tego nie boją, że tam glucik zostanie u góry. A to absolutnie, to nie, nie ma wpływu. To mamy sprawdzone, że nie ma co się bać, że glucik gdzieś tam został u góry, bo... I on zostanie, on właśnie tak jak tego. Pokazałem, słuchajcie. To też jeszcze pokażę jeszcze raz, bo ale tam jest skręcone, może zostanie tylko w jednym miejscu. Tak jak pokazaliśmy wam bombkę, to ten glucik właśnie zostanie tutaj. U góry. Tu, nad tu, ciężarkiem. Tu u góry, tutaj. Tu zostanie ten glucik, który. No, no bo tu jest jakby największe skupienie tak. tego materiału. I tam jest tak? ta taśma, nie? I tu jest jeszcze taśmą owijane, żeby ścisnąć, bo jak jest rzut, jest duża siła, żeby ta bombka się po prostu nie rozwaliła. Ale to absolutnie nie ma wpływu na, to się mówi, na szybką jazdę. Karpie jadą i to koniki. Czy opłaca wam się jechać tak daleko na ryby? No to odpowiedź chyba jest jasna. No, no gdzie pojedziesz w marcu? No, w Polsce. No mi się nie opłaca, ale fuchę tu miałem niedaleko. W weekend. Sypiecie konopie i nie boicie się odrobnicę? Ale to na to można pytać. Sypiecie konopie i nie boicie się odrobnicę? Nie. W marcu, o tej porze nie. O tej porze roku nie, tak oczywiście. Jest. Ale wiesz, na to pytanie wracając do tematu, to jak pojedziesz 10 km, to też może odpowiedzieć na to pytanie. Warto ci było jechać na po 10 km? No już, tu chodzi chyba o koszty, nie? No, ale to wiesz, no to jaki, jedziesz, to nie myślisz jaki o tym. Zapach kulek, a jedziesz, to nie myślisz o tym. Wojtek, pytanie do ciebie. Jaki zapach kulek na żwirownię? No nie ma jedynej, nie ma jednej odpowiedzi. To już wchodzimy w inną tematykę. To no. jest temat na tego live'a, nie? Ja mogę powiedzieć, że mi się na żwirowni sprawdza Warm Secret, a innej osobie się sprawdzi tak. Donald, a jeszcze tak. innej się sprawdzi Zioło Prezesa. Także tu nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ale bardziej śmierdzące czy słodkie? Bo to kolejne pytanie. Nie dla mnie prywatnie, jak ja bym miał mówić jako Wojciech Warmus, dla mnie na żwirownię Warm Secret. Ja lubię jak słodko śmierdzi. Czyli takie ziołowo-przyprawowe. O. Ale każdy ma swoje, nie? No właśnie, no każdy ma swoje. Nie? Kubusiu, uspokoję cię. Nie musi być na live wódka, żeby rozmawiać z wami. To tylko tyle w temacie twoich pytań. Dzięki, Gracjan.
Kiedy pojedziecie na Gosławice? Na razie się nie wybieramy. Ja też się nie wybieram. Nie ma takiej potrzeby nam. Jest tak? Czy polecacie jakieś... To nie wiadomo, pytanie to, też nie? Troszeczkę nie na temat, w sensie na temat, no ale no pytanie, no pytanie to pytanie. Polecacie jakieś łowiska w centralnej Polsce? Nie wiem, ja tam nie jeżdżę na ryby w centralnym Polsce, także ja się nie wypowiem. Kolega pyta, gdzie można dostać te worki PVA? No te worki PVA kupowali, ja kupowałem osobiście na targach na Rybomanii, ale na stoisku Monwin. W Monwinie. Krótko na temat, chyba jeszcze mają, także... Jeszcze chyba mają. Pokaż sobie, czy no tam w wiaderku, jaki to jest rozmiar. Tego, już ma. Bo to są te Castwaye. 80x130. 80x130. Pokazać? Na live? No, bo tu 85x130. Ale pokaż, no. Pokaż, no. Także tych, ja używam tych woreczków. Na chwilę obecną. A ewentualnie jakby tych nie było, to można jeszcze kordy kupić. Tak, tak? Mi się naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się sprawdzają te woreczki. Jestem mega, mega zadowolony z tych worków. Są fajne, takie miękkie, silikonowe. Leżą w wodzie od wiosny tej jesieni. Fajnie mi się robi tę bombkę na tym woreczku. Takie elastyczne są bardzo. No takie miękkie. Takie. No elastyczne takie, no takie przyjemne. Sztywny taki. No przyjemne. O, widzicie, ktoś nawet jakiś Mariusz odpisał, że kupiłem godzinę temu na Monfinie, zostało parę sztuk. Gościu pyta, witam na Rybomanii, próbowałem się do was dobić, ale nie mieliście tyle ludzi, że nie było was do was dojść. No, nic na co nie poradzimy. No. Wojciech, i tak, i tak było lżej, no. Ja bym był sprzedaż. To w ogóle było, nie było, w ogóle było opcji o porozmawianiu się, nie? No to na pewno. Wojciech, kiedy no, Francja? Z rejonów tam od Macieja chyba. No już nie będę się powtarzał chyba, no mówię, chcę w tym roku pojechać do Francji, raz w tym roku chcę odwiedzić Francję, będzie to rzeka, ale no nic nie mogę więcej powiedzieć, bo nawet nie wiem, czy uda mi się tam dojechać i usiąść na tej rzece. Także, mhm. Jakie kulki przynętowe polecacie na muliste dno? Jesteśmy na dnie całkowicie innym, ale dobrze. No nie, no, na jakieś tam inne, no pungie. Czyli coś, co tak mocno się wybije, żeby nie chłonęło. Który, tego, jak to Maciej mówi? Mułu, jedzie mocno. Musi być dopalony. Mocno dopalony. Pungie, Donald, ananas. Tak. Skorupiaki jeszcze tak dosyć. Skorupiaki troszeczkę mniej. Ale żeby się przebiło przez ten muł, no to... Czy Wojtek się pojawi w Dębinie w Poznaniu? Chyba byłeś. Na Dębinie byłem. Już był. Już w tym roku nie. Ewentualnie żołędzie pozbierać. Jeszcze pojedziemy. Wojciech, co cię skłoniło do nurkowania? Pytanie widzę. No właśnie karpie. I obserwacja wody no z poziomu karpia. O. I też dodatkowo jakieś tam rekreacja. Gdzieś tam morze w Chorwacji. Tylko pamiętaj, jakbyś nurkował, żebyś jakaś popka nie zastał. Przypadkowo. Nie, bo mam maskę, to nie zastał. Żebyś sztucznych brań nie robił na mnie. Pójdzie na punkt G, kurwa. No co tam jeszcze, słuchajcie. Słuchajcie, no to już godzina jest. Już po. To byś się spać już chce. Ale 509 osób nas ogląda. No pewnie. Także w ogóle wielkie podziękowania 514, za to, że... Live'a kończymy dopiero jak będzie 1009 osób. Wołaj ta rodzinnie, się rokują, bo... bo Wojtek nie wyłączy tego. A Maciek chce już iść spać. Do rana. A Maciek już tam by tak chętnie powiedział, ja dobra, patrz, skoczy w ten ciepły śmiworek, bo to zbyt ciepło nie jest, powiem wam szczerze. Pięknie na dwójeczkę, chyba Jarek. Ej. Słyszysz? Niech Maciej. Pięknie na dwójeczkę. Słyszysz? Niech Maciej powie coś po niemiecku. Marcin napisał. Panie Wojciechu Warmus, sklejaj pan te filmy szybciej, bo ostatnio nie ma co oglądać na YouTubie. No nie da się, tak nie da dobrze, się. Dobrze, dobrze, dobrze. Tam pyknie. Poszło? No jest. O, trójkę, o, trójkę pyknie. Zostaw. To nie, Wojtka butla. To twoja butla. To palimy, no to na trójkę. Ale to jest chorwacki gaz. No to, aha. A chorwacki gaz jest z Ukrainy. Bo Chorwacja nie ma swojego gazu, a propos. Wszystko mając, no to, ale widać, że z Ukrainy. Wszystko mają z Ukrainy. No tak się rozpala? Jeszcze jest pytanie, co to za grzejnik? Sam nie wiem. Gazowy. Wekamp. Nie, Wekamp to jest chyba jakaś tam, powiedzmy, taka komercyjna nazwa. Nie? Mi się wydaje, że to jest kempingowy jakiś. Producent jest pewnie tam na tej z tyłu. Dominik pyta, co to za grzejnik, którym się ogrzewacie? Jest on na tyle bezpieczny, żeby się ogrzać, jak jest drzemka? Tak.
Znaczy, no zasada jest pierwsza kardynalna. Jeżeli używamy grzejnika na gaz, no to nie możemy się domykać tam na maksa, tak? No musi być troszeczkę wentylacja. To są grzejniki takie, które w momencie czy przewrócenia, czy kopnięcia, czy uderzenia, one się z automatu wyłączą. Także no ryzyko jest naprawdę bardzo małe, żeby cokolwiek się stało. Pod pierwszym tym warunkiem, no nie zamykajmy się szczelnie. Zawsze sobie zostawmy troszeczkę wentylacji w namiocie i nie ma żadnego zagrożenia. Fakt faktem, jak widzicie, no zobaczcie, no tu jest... Jakby nie patrzeć, no tu jest raz, dwa, no z 3 na 3, no tu mamy 9 metrów kwadratowych plus, no to jest 9 metrów, dokładnie, to jest 9 metrów kwadratowych, także no to jest taki, powiedzmy sobie, niemały pokój. On ma 4 kW? Macie? 4,2 pewnie na trójce. No to tak. Bo co innego, jak taki grzejniczek byśmy wrzucili tam do jedyneczki, tak, no to jest troszeczkę już stężenie inne. Nie dasz rady. Raczej nie wytrzymasz. No to powiem tak, piecyk jest taki jak większość piecyków, czyli z... Tu nie ma jakiejś zamkniętej komory spalania. To jest zwykły piecyk taki na, jak to się nazywa, no tam porcelanowy taki panel, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Ceramika taka. No, ceramiczny, no, ceramiczny taki, nie porcelanowy, tylko ceramiczny panel grzewczy, gdzie spala tlen w namiocie. Czy kupicie, tylko kwestia obudowy, nie? Bo to są takie same jak budowlane piecyki gdzieś tam do ogrzewania pomieszczeń. Na tej samej zasadzie działają, tu nie ma żadnej... jakby to nazwać, no żadnych filtrów, no działa tak jak każdy piecyk, tylko kwestia wentylacji. Także nie ma się czego bać, mamy to sprawdzone, ale trzeba uważać, tak jak człowieczyna powiedział. Wentylacja, no i kwestia obudowy, jeden wygląda ładniej, drugi gorzej. Tak. Ale przy tym tutaj wiecie, jest przebieg taki, że nie ma problemu. Tu też trochę kolega przesadził, ale dobra. Dobrze, tam to nie czytajmy takich głupot. Jeżeli mówimy też o piecykach, my na przykład z Jarkiem mamy dużo większy, troszeczkę większy ten piecyk gabarytowo, ale to wszystko wygląda, też bierzemy pod uwagę, jaki mamy samochód, jak możemy się zapakować. No słuchajcie, no trzeba tak podstosować pod swoje warunki, pod swoje możliwości. Powiem, że zgubił. Bo... Powiedz mu, że jest głupi. No to już tam dajcie spokój. Co to jest? Nie wiem kogo, no przecież to jest... Masakra. Z firmą Sonic mieliście coś, bo pytanie jest, czy polecacie kołowrotki, wędki? Ja mam wędki Sonika. Nie no. No to Jarek, szybko o Soniku, wędki Sonika masz. No to co powiesz o wędkach Sonika? No zadowolony jestem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zadowoleni jesteśmy z wędek Sonika. Kolega jest zadowolony. Jakie kolejne pytanie? Kiedy na Lipkę jedziecie panowie? Kiedy na Lipkę jedziecie panowie? Jaką Lipkę? No co? Nie wiem właśnie, no tu jest napisane na Lipkę. Ja nie wiem co to jest Lipka. No to odpust jest. Obwarzanki ma Maciej handlują obwarzankami tam. No ty, no przekroję, ja nie wiem gdzie tam jest dwójka. Ty. No ja, po paluszku, nie widzisz gdzie jest dzyndzel? Wojtek się planuje, jak ale wilgoci nie ma. Wojtek, jak... się... dwóch się no. Zapaliło. Czy planujesz jakie zasiadki w Polsce w tym roku? No gadaliśmy o tym. Ile zostało wam dni na tej zasiadce? W wodach? Na jakich wodach? O, Magda dobre pytanie zadała. Kiedy Maciej położy płytki na tarasie? Dawaj, publicznie. No Maciej! Madzia, to my to sobie powiemy w cztery oczy. No nie publicznie będziemy mówić. A kiedy obiecałeś? Pamiętasz? No ze 2 lata temu? Nie widzieli, w tym roku. A zobaczyli. Kolejna złota być! Nie widzieli, a usłyszeli. A uwierzyli powinno być. Jarek pije kole, żeby była jasność. Kiedy... Madzia, ale to na te pytanie w ogóle mi nie powinien odpowiadać, bo to jest Magda... nie na tym temacie. Magda napisała 5 lat temu. Nie, co ty? Obiecał 5 lat temu. Nie, obiecał. Madzia, co ty? To wyolbrzymiasz teraz. Madzia pomyliła 7 lat temu. I co teraz wszyscy na mnie przypatrzycie się? Zmienię temat, Maciuś, uratuję cię. Do kiedy zostajemy? Zostajemy do soboty, do 7 rano. Bo tak mamy wykupioną licencję. Musimy o 5 rano w sobotę niestety wstać. Będzie minus 4, i no, bo już wiemy o tym. Tak, ma być bardzo zimno w nocy. I będziemy w nocy jeszcze po ciemku się pakować w mrozie, bo musimy o 7 rano opuścić stanowisko. Opuścić te padał łez. Kto z was ma większe PB? To już było też poniedziałek. To już było. Nie będziemy gadać. Ja to bardziej na Shellu. Na pewno PB nie. Wojtek, oszczędzaj wątrobę na Węgry. Nie, już na Węgry nie piję. Nie. My już mu przeszczepiliśmy. A tu pijesz? Tylko piwko i koniec. Zobacz, widzisz? Maciej, on mówi, że on Wiktor pije jest tutaj. W temacie. Wiktor jest w temacie.
Obcy kany gościu. A co tam Wiktor napisał? No, pozdrow Wiktora. To rodzina, tak? Pozdrow Wiktora. Wiktor? To jest wuja. Brata syn, tak? To jest siostrzeniec. Mój siostrzeniec. Siostrzeniec to jest. Początkujący młody karpiarz. Tak? No, także Wiktor. Tu też jeden z panów napisał. Tu też jeden z panów napisał, że ja chciałem tylko podziękować za super filmy i mnóstwo rad, dzięki którym połowiłem piękne ryby. No, no to miło. Dziękujemy, to miło. Dziękujemy, bo naprawdę takie zdania, no, mamy taką energię do dalszego działania. Czekaj, bo coś... Maciej, skąd ty tak dobrze znasz język niemiecki? Weź wani tekst. Ambasadorem Maciej. Czy niemieckich pocieraczy ty? Nie, no to nie będziemy w moim niemieckim, nie będziemy się tutaj afiszować zbytnio. Umie odpowiedzieć na żądane pytanie. Pytanie też od Tomka. Bardzo fajne. Wojtek, to może szybciutko powiedz. Czy omówicie zasady dotyczące Ontario? Ceny, rezerwacji? Aha, a to w dwóch zdaniach, dobra? Bo no, też o tym było, ale możesz powiem. Mieć jedno. Na Ontario 50 euro na dobę. Czyli tak jak tutaj, czyli czy zajarki, czy Ontario 50 euro za dobę. Brak możliwości zarezerwowania stanowiska na Ontario. Jeżeli chodzi o Ontario, typowo łowisko rzutowe, tylko rzut, model odpada. No typowo rzutowe łowienie. 50 euro na dobę. Ło, kurde. No zaraz powiem właśnie. Widziałeś sam, kurde, chciałem. Przyjeżdżasz na Ontario, czekasz, które miejsce się zwolni i siadasz po kim. Bez możliwości rezerwacji. No i teraz korzystając z okazji, że ktoś zapytał Ontario, powiem, albo lekko zareklamuję, korzystając z okazji, słuchajcie, mam rezerwację Ontario, całego Ontario, całe jezioro mam zarezerwowane w październiku, to jest 22 do 29 października. Od niedzieli do niedzieli mam rezerwację całego Ontario. W tym roku? W tym roku. Organizuję wyjazd grupowy na Ontario. Jakby ktoś miał ochotę, to serdecznie zapraszam. Mamy wolne miejsca. Pojawi się post niedługo na Facebooku. Jakby ktoś miał ochotę pojechać, to telefonicznie zgłoście się do mnie. Numer do mnie jest do znalezienia bez problemu. Jeżeli chodzi o opłatę, to jest 400 euro od osoby, 800 euro od drużyny dwuosobowej i przyjmuję zgłoszenia tylko i wyłącznie jako drużyna. Czyli nie przyjmuję zgłoszeń, że ktoś sam chce pojechać za 400 euro, tylko musi być kompana. Jadą dwie osoby, zajmują jedno stanowisko, 800 euro, wyjazd na Ontario. I powiedz dlaczego, tak? 800, powiem tylko tak, że to jest o 50 euro drożej niż byście chcieli pojechać tam normalnie, bo tu nie ma co się oszukiwać, to jest 50 euro drożej, ale załatwiłem łódki zanestrowane. Także jest czyli bardzo nie fajny. Zrzutu? Tak, nie zrzutu. To jest bardzo fajny wyjazd, jakby ktoś się nie powiedz czuł rzutowo dobrym karpiarzem, bo jest możliwość pojechania na Ontario z modelami zanestrowanymi. Tutaj wprowadzamy taki regulamin, że maksymalna wywózka modelem to jest 150 metrów. Także będzie naprawdę piękny wyjazd na Ontario. 21 drużyn jedzie z nami, bo my z Maciejem jako 21 drużyna. Także 20 drużyn przyjmujemy. Petarda, moim zdaniem to będzie petarda wyjazd i w bardzo, bardzo dobrym terminie. Słuchajcie, udało się, tutaj w ogóle nie, jakie robiliśmy podchody, to nie będę opowiadał, ale udało się, słuchajcie, i to w październiku na Ontario i z modelami zdanestrowanymi to jest mistrzostwo świata. Właśnie, i co najważniejsze, modele zdanestrowane. Tak. Nie trzeba w cudzysłowie strugać pawiana z pompem, rzucać, tylko tu wypływasz. Mariusz Czyżyk będzie niedługo na Warmus Bites, na stronie będzie wszystko, post będzie opisane, będzie, terminy, to sobie tak, tam... wszystko będzie, tylko wszystko. Za chwilę, jeszcze raz powtórzę, 22 do 29 października w tym roku, Ontario, 800 euro od drużyny dwuosobowej z modelami zdanestrowanymi. Podejrzewam, że będzie bardzo dużo złowionych dużych ryb. To tylko tyle od siebie. A to jest jeszcze taki świeży temat, dlatego że to jest nigdzie opublikowane, jeszcze bo to tak. Dopiero to jest dograne. To jest dopięte parę dni temu. Świeży temat, jeszcze ciepły, jeszcze gorący. Tak. Nie? No. Tutaj chciałem koledze jednemu odpowiedzieć, bo tutaj chyba Szczura z kolei pyta, czy jest możliwość wyjazdu
nie będąc w klubie, z klubu wieczorami na zasiadkę, nie? No będzie to możliwość gra na Ontario. Tak, jak przykładowo jak jest taki wyjazd jak teraz na Ontario, że są klubowicze i osoby spoza klubu, znajomi, tak, to jest taka możliwość, ale stricte jak jest typowy jakiś tam zlot naszego klubu, to nie, to jest tylko dla klubowiczy. To nie da. To jest taki zlot nasz, nasza taka impreza wewnętrzna. No. Także jak na razie na Ontario informacje dostali na chwilę obecną tylko i wyłącznie klubowicze WB. I za chwilę informacja trafi, no już trafiła, bo powiedziałem, no już trafia informacja już trafiła. Do was, do wszystkich, że są jeszcze wolne miejsca i można pojechać na Ontario. W pięknym terminie. Jesień to jest piękny termin. I będzie losowanie, bo będą byliśmy tam we wrześniu. No, i co zrobiliśmy? No, było widać, cośmy zrobili. Jeszcze powiem, jeszcze dokończę, bo będą pytania, że będzie losowanie stanowisk. Tak jak na zawodach. To nie będą żadne zawody, to będzie stricte łowienie na luzie, bez zawodów, ale robimy na początku losowanie, żeby nikt nie poczuł się poszkodowany. Robimy po prostu na rozpoczęciu losowanie stanowisk, każdy rozjeżdża się na swoje stanowisko i wędkujemy. Nie wiem, Wojtek, pytanie z innej bajki też, ale ważne. Jaka była wygrana cena w licytacji charytatywnej na zasiadkę z Wojtkiem? Nie pamiętam, 6-700 chyba. Pięknie. Kolejne pytanie, co trzeba zrobić, żeby być w waszym teamie? Dziękujemy za odpowiedź, lecę dalej. Nie, żeby tu wyjaśnić sytuację. No nie da się, nie ma takiej możliwości być w teamie. Do teamu trafiają w pierwszej kolejności klubowicze. Jeżeli będę potrzebował jakąś osobę do teamu, to będą to osoby z klubu, a nie osoby z zewnątrz. A może on jeszcze nie wie, co to jest kim, team, a konta klub. I to dlatego może niektórzy wierzą, mają team jakiś tam i nazywa się team, nie? Może koledze chodziło ogólnie o klub. Chodziło o klub, nie? Jasne. Jarek, pytanie też również do ciebie. Jaka jest szansa, żeby wybrać się z panem Jarkiem na karpie w Holandii? No. Żadna. Jest szansa. Żadna. Jest szansa, tylko no, byśmy musieli się jakoś, nie wiem, spisać gdzieś na Facebooku. W takiej części Holandii jesteś. Bo ja z południowej, okolice Hagi, Haga, Rotterdam, w tych okolicach. To na Messengerze do ciebie napiszę i no, podawacie. Ale mówię, no to byśmy musieli... Następne pytanie, no, sorry, że tak trochę, no ale nie, no bo no, słuchajcie... Szybko. Bo to, pendolino jesteś? Tak, Jarek, to jedź. Na Messengerze to jedź. Do Jarka... Tak. Zgadajcie się z Jarkiem. Tak jest, no słuchajcie, no to są takie rzeczy indywidualne. No, tak. Sorki za szczerość, za ten. Ale kolejne pytanie, co trzeba zrobić, żeby być w klubie? Szybciutko, mamy grupę przejściową. I tam do tej grupy trzeba się dostać. To są karpiarze łowiący na Warmus Bajs. Ale z polecenia. Trzeba napisać maila na adres mailowy klub@warmusbajs.pl. Opisać kilka zdań o sobie, wrzucić parę fotek, wysłać linka do swojego Facebooka, do swojego profilu na Facebooku. Zarząd klubu przygląda się danej osobie, przegląda Facebooka, co dana osoba z sobą reprezentuje. Jeżeli taka osoba przejdzie pierwszą jakąś tam klasyfikację w zarządzie klubu, to taka osoba trafia do grupy przejściowej. Poczekaj, bo przeczytałem fajną rzecz, masz. Fajny by był taki fame MMA, Warmus kontra Genesis. Lecimy dalej. Tu kolega pyta, dlaczego tylko pary? Bo to on a, o Ontario chodzi. No bo ja nie chcę, dlaczego pary? No bo ja nie chcę zbierać osób, które... Żebym ja łączył kogoś w pary. Tak my, jest. My musimy, żeby... To jest poważna woda, poważna zasiadka. Żeby budżet tak wynajęcia wody się zgadzał, my musimy mieć 20 par. I ja nie chcę sam dobierać kogoś w pary z kimś i kombinować, żeby budżet mi się zgadzał za wydzierżawienie wody. Dlatego od razu szukamy 20 par. No, było prościej. Chyba ewentualnie, że ktoś, nie wiem, no... No chyba, że... Zapłaci za dwie osoby. Tak, chyba, że ktoś chce jechać sam, to wtedy płaci 800 euro, łowi sam na 6 wędek, na jednym stanowisku, nie ma problemu. Tak, Wini, też czekamy na te branie cały czas i tak właśnie mieliśmy nadzieję. Mi już raz pykło, raz mi pykło na niebieskiej. Pykło Maciejowi, bo Wini napisał, że dobrze, fajnie, gadu, ale przydałoby się branie na żywo. No przydałoby się, to już by była taka wisienka na to torcie. To tak nie idzie, aby się chciało, nie? Wini, tak patrząc na te pory brań. Człowieczyna przy tył, to się zgadza. To jeszcze to by trzeba było dwie godziny i będzie brali. Albo live zaczynać o pierwszej w nocy gdzieś, 12:00, nie? Nie, znając życie, skończymy live'a. I będzie brali. Za pół godziny będzie... Jak po pierwszym. No kochani, kiedy jest wyjazd na Ontario? No, przez chwileczkę była mowa.
cofniecie sobie. Czy wszyscy macie więcej po 30 kg? Nie, ja mam 29. Zróbcie live'a 24 godziny i będzie git. To będzie pierwszy. No dobra, słuchajcie, tak widzę, że... Nie, mówiłem, się... że będzie losowanie. Na Ontario będzie losowanie stanowisk. Ale nie, czy chyba na Ontario, czy chyba o miejsca na liście, tak mi się wydaje. Nie, no pierwszych 20, pierwszych 20 par, które się zapiszą na listę, no jadą z nami i zamykamy listę. Tak, tutaj Wojt... na miejscu będzie losowanie stanowisk. Wojtek nie robi selekcji, nie, że... Nie. Ty, pokaż zdjęcie, albo czy tam no, czy się nie, schodzą, czy się nie schodzą, nie. Nie, no. Pierwszych 20 par. Schodzą, czy się nie schodzą. No, no nie, no. Kurwa. Ale jak było? Maciej na bramce by musiał stać i robić selekcję. No to nigdy się nie załapał chyba. Wojciech, zróbcie zawody na uroczysku karpiowym, tylko pontonowe. No to nie jest mój poziom, słuchaj. Kolego, wielki szacun dla ciebie, może nie wiem, ale to nie jest mój poziom. Nie. Nie. Nie będziemy się z nikim ścigać. Oczywiście nie obrażając nikogo. Tylko ja jako Wojciech Warmus nigdy w życiu bym nie zrobił zawodów na uroczysku karpiowym na tak płytkiej wodzie. Jeszcze tym bardziej z pontonami. Joluś, ja naprawdę mi jest ciepło w nóżki. Nie, wszyscy mi tu piszą, że mam, wiesz, że załóż skarpetki, bo zmarzniesz, ale naprawdę nie jest źle, no. Zimno wam jest? Nie. Nie, na dworzu Jola tak, ale tutaj, tu, słuchaj, tu są takie ogrzewanie. Jest tak ciepło tego pycyka, że czuję, że mi się guma rozpływa. Soki pomarańczowe są, one tak grzeją, że... A powiem jednemu chyba z moich okolic, WB niestety nie będzie w tym roku w Ostrzewie. Nie będzie. Nie będzie. Był w zeszłym roku wyjazd, niestety... Podkreszkało się i nie wypalił. Kolejne czytanie. Znaczy, tak, w tym roku nikogo nie będzie. My bardzo chcieliśmy zrobić spotkanie z WB, z miłośnikami WB na Roztorzewie w zeszłym roku, tak. Ale z przyczyn nie z naszej strony, tylko ze strony osób, które się zapisały, nie doszło do takiego spotkania. Dlatego postanowiliśmy, że dajemy na razie sobie spokój. No, co było w tym Wiktor pisze, że z prezesem będzie na Roztorzewie w tym roku. No połowią. Czy będą kiedyś mniejsze kulki tonące w aftersy? Mniejsze to znaczy musisz sprecyzować, bo przecież gama Wojtka jest bardzo duża. No. Piętnastki są. No mniejsze to jakie? Dziesiątki? Tonące są szesnastki i dwudziestki, tak? Nie, piętnastki. Tonące. O waftersach. Ale to są tonące. I potem waftersy, łamane na waftersy. Pewnie no, takie, i takie. No, to takie mieszane pytanie. Bo miałeś dwunastki kiedyś, nie? Bo miałeś dwunastki. Były dwunastki. Organizujecie transport na Ontario. No nie, no to... To co to jest? Każdy jedzie sam. No, nie. Każdy jedzie i dlatego są te pary też, no, żeby no, to było wszystko... Każdy jedzie na Ontario we własnym zakresie. Jasne, że tak. Logistycznie to niemożliwe było, no to by trzeba autokary. No nie, no mówię, każdy jedzie we własnym zakresie. Tu było coś, czy pianka, czy korek. Na Dolniku. Na Dolniku. Mhm. Dla mnie osobiście pianka Ewa. Mam gdzieś tam wędki z Dolnikiem z korka. Mam jeden korek. No, właśnie. Ale osobiście, czy to jakieś ma, nie wiem. Znaczy, wiesz co? To jest kwestia wyglądu. Mi się na przykład nie upodobania. Mi się nie podoba korek. Ja wolę mieć, wiesz. Korek się mocno będzie brudził, no, nie? Indywidualne takie własne. Mi się wydaje, że to się bardziej przyjęło, że wiesz, że mam wędkę z korka, to fajnie to wygląda, tak jak coś tam. Naturalnego. Na przykład jest teraz taki korek, on jest taki ciemniejszy. Radzian robił, nie? Taki fajny jest przyciemniany. No to jeśli chodzi o warunki estetyczne, żeby się nie brudził jak ten jasny korek, ale no mi się osobiście nie podoba, to chyba zależy znaczy kwestia. Ja na przykład byłem świadkiem, jak mój były kolega miał wędki niby z korka, drogie wędki i korek, ale jak się okazało suma summarum, jakśmy tam paznokciem, wiesz, ten korek wydubali, to tam było dosłownie, słuchajcie, 2 mm korka. No, a reszta to była ścianka. Nie, już był ten blank pod spodem. Tak? No, tam była ścianka, normalnie 2 mm. To nie można nawet było korkiem nazwać. Tylko no bo żeby ładnie, kolega pisze, jest też korku guma no, podobno. Żeby ładnie wyglądało, a pod spodem 2 mm poniżej już była normalnie ten. Nie? Pozdrowienia. Poniżej 16 stanących nie będziesz schodził, bo tam było pytanie o dziesiątki, dwunastki. Nie, na chwilę obecną nie. Okej, okay. Czyli nie będzie. Można sobie okroić.
I kolejne pytanie, czy kukurydza ta, o której mówiliśmy, ta nowa, ta, czy ona bardzo dobrze chłonie DIP? Cicho. Teraz pa. Cicho. Teraz. Bo teraz jest do najważniejszej osoby. Macieju, udzielanie rad na Rybomanis się sprawdzają. Ontario, super, namawiam syna na wyjazd. Pani Gosia Bielecka. No i widzisz, Gośku, i się spotkamy na Ontario, bo ja też będę. No, czy chłoną DIP? Uważam, że dobrze. Znaczy, teraz kiedy chłoną źle, a kiedy chłoną dobrze? No to by trzeba było jakieś eksperymenty robić, nie wiem, laboratoryjne. Ja uważam, że fajnie wpijają, fajnie czuć. Jak ja popryskałem te kukurydze, popryskałem Donaldem, no to czuć tego Donalda. Uważam, że jest okej. Okay. Zbigniew pisze, że na Ontario zostało tylko 13 miejsc jeszcze. Pytają, kiedy na Bled? Nie powiem. Jedziemy na Bled z Maciejem i z Pazdanem w tym roku, ale nie powiem kiedy. Groniar. Ale na Ontario zostało już 13 tajemnica. Miejsc. No. Groniar. 13 miejsc zostało na Ontario. Groniar buduje, wiesz. Groniar, ale 13 miejsc to nie do pary jest. Chyba, że 13 miejsc dwuosobowych. Osobowy. Tak, to chyba tak trzeba zrozumieć. No tutaj kolega znowu. Osobę może pojechać ze Słowacji w pojedynkę do Ontario. No mówiliśmy. Do Ontario. No może, tylko musi taka osoba, jeżeli chce sama siedzieć, musi zapłacić za całą obsadę, czyli za stanowisko. Za dwie osoby, za stanowisko. No. Wiecie o zakazie nęcenia na Bled? Wiemy. My wszystko wiemy. Ale to było. Czekaj, bo Magic Carp pisze, no. Jakbyś oglądał nasze wszystkie live'y i nasze filmy, no to byś wiedział, że wiemy. To tak bez urazy oczywiście, nie? No ale takie pytania się ciągle powtarzają i nie możemy ciągle na nie odpowiadać. Wojtku, kolejne pytanie, które się nie powtarza tym razem. Czy będziecie u was mieć dipy w proszku? No ale są. Czy będzie u was dip w proszku? No są. No są. No dlatego pytam, krótka odpowiedź. No przecież wiadomo, że są proszę. No są, no oczywiście, że są. Znaczy, proszę, no a po co ta waga? Ale to widoczy nie jest Lesie, bardzo... Po co ta waga jest tutaj? Ale on nie jest zbyt... No, ale on nie zna naszych produktów wszystkich. No, no dobrze, no. Dużo osób nie zna. Jakie łowisko polecacie w Holandii? Francji lub Belgii? W Holandii mogę ci powiedzieć, że jest parę łowisk, ale ceny są kosmiczne. No, naprawdę. To ja miał tam płacić za tydzień czasu 400 euro, to bym wolał zapłacić i jechać na inne wody w Europie. Nie? No, w Belgii nie wiem, we Francji jeszcze nie byłem, aczkolwiek tak, Wojtek, mam też ochotę jechać do Francji. Ale jakoś, patrzyliśmy na ceny. Ale jakoś mi też, no we Francji też nie są tanie, ale jakoś mi przez tyle lat nie było po drodze. Także słuchajcie, liście rośnie. Do 1000 może nie dojdzie, ale 512 już jest. 519 nawet. No. Także miło nam jest, że... No ale wiecie, że jedziemy na tym półtorej godziny. Round mi na zezie. Nie, ja ci powiem tylko, bo my czekamy na branie. Round mi na zezie. My możemy siedzieć do 12. My czekamy na branie i oni też czekają na branie. A, no właśnie. Ale możemy sobie tak gadać i no. może tak. Coś pojedzie. Jemnie, nie jemnie, ale się przebiegnie. No. Tak może być. A teraz Raming, przyszedł mi SMS 10 zł za gigabajt, także... No, może to na biednego nie trafiło, no, nie. Możemy jechać. Jak coś, to się od Macieja pożyczy parę groszy. Także taki live, sam nie 25 nie złotych. Chłopaki tak na sucho jedzie się, no nie, no mamy soczek pomarańczowy, no. Jarek ma kole, drugi, ten Maciek ma kole, Jarek ma kole, więc... Nie, Maciek już nie ma koli. Jak nie ma? Nie. No, no właśnie skończył. Też ma tu jeszcze. On mówi, że za słodka jest. Też masz jeszcze tu kole. No to sobie poleję, no nie panikujcie. To ja ci poleję, no. Z grejfuta mogę ci wycisnąć za słodkę. Byście polali co innego, nie kole im polewacie. Ojej, ty to... To czekaj, polajwie. Maciej, polajwie. Kole mi polewać. Słuchajcie, co tu jeszcze? Jaka ile godzin na dobę odpoczywacie? O, fajne pytanie. Ile godzin na dobę odpoczywacie? No to tak różnie się odpoczywa, nie? W zależności od sytuacji. Jeżeli masz branie, raczej mówię teraz... O jednym zespole, czyli dwuosobowym, tak? Jeżeli masz bronię u kolegi, no to wstajesz, razem z nim idziesz, bo to samemu nie ma szans. Raczej bardzo ciężko jest. Przypuśćmy o 12 rola.
zrobisz dwie fotki, może jakieś ujęcie do kamery, wypuszczasz rybkę, to trwa może 5-7 minut. Później wracasz. Zanim się to wszystko ogarnie, trzeba wędkę wyrzucić. A jeszcze rytuał. Tradycję trzeba, tradycja. No tak, bo po rybce trzeba tam zawsze... Drineczka małego. Zawsze drineczka. Przebrać się, no bo to trzeba wodę. Choć co nieraz się co niektórzy wyłamują, to trzeba powiedzieć, w zależności od sytuacji. A to dlatego, że grypa panowała. Ale wybaczamy, bo rano przychodzą i nadrabiają, także... No i co, no to różnie, nocka, raczej, bo tu zawsze było też tak mówione, że przeważnie w nocy te rybki tutaj, nie, biorą Wojtek, tutaj, tak. Że przeważnie w nocy się, no my tak mamy no, takie no różne. Dzisiaj miałem dwie w dzień. No tak, ale druga 45. I teraz wiecie, no ciężko tak odpowiedzieć, jak odpoczywamy, no czasami jest tak, że tak się jakoś tak organizujemy, że jeden pójdzie na drzemkę, tam na dwie godzinki prześpi się, ktoś jedzie pod prysznic się wykąpać. No to zawsze się tutaj jesteśmy, akurat my jesteśmy obok siebie, więc się uzupełniamy, powiedzmy sobie to wprost. Ale no, dużo się nie śpi, no to trzeba przyznać. No dużo, suma summarum się nie śpi. Nie odpoczywa się dużo. No. Tym bardziej jakbyśmy byli później, 2-3 tygodnie później, to jest tyle spombowania. A to już w ogóle wtedy. Że ciężko to odpowiedzieć. Tylko dziś człowieczyna na leniucha jedzie. Ale niby się nazywa, że jedziesz na rybę odpocząć, nie? No. Na łowisku, ja nigdy nie odpocząłem na łowisku rzutowym. No. Nigdy. No nie no, nie mówimy o łowisku rzutowym, bo to jest w ogóle mordęga, nie? Wiktor, ale w sumie tak, jesteśmy tutaj, nie? Wiktor pyta, co polecacie używać zamiast GPS-a do łódki zenitowej. No możesz sobie zaznaczyć na żyłkach, są różne sposoby, markery. Obierasz azymut, powiedzmy gdzieś nad wodą, w kierunku, który ale płyniesz. Ale to mu wuja wytłumaczy, no. To prywatnie. Ale on może chciał tutaj, żeby... Ale wuja mu to wytłumaczy prywatnie. Ale wuja to bije, nie tłumaczy. Chyba, że wuja nie chce mu tego wytłumaczyć. Nie, on zawsze mówi, wujek, tłumacz, a nie bij, wie, nie? No, także nie, słuchajcie, nie na temat, no. Co na, nie na temat? W sensie, nie, na łowisku rzutowym nigdy nie odpocząłem. Zawsze jest praca. Praca? To ja myślę, że na urlop przyjechałem, no tu. Czym się zajmujecie? Pytanie. Ja robię w PBROL, trochę w domu, trochę w polu. A ja w POMie, powolny obchód miasta. No z Szumem się też dobry chłopina, tylko że po tych śmietnikach jeszcze nie chodził, to już by było w ogóle... To by był super, nie? A tak to jeszcze to jedno trzeba z niego wyplewić, nie? Ale ogólnie to Amelinium zbiera wszystko, jak zobaczy, nie? Przyjechał tutaj. Od wyjazdu do wyjazdu. Przyjechał na zajarki, w koło wody już aluminium się nie znajdzie. Wojtek, czy będzie grubszy pelet? Nie. Nie. Wojtek. Przepraszam. Co wam odpowiedź? Zobacz. Nie wiem. Co polecacie używać zamiast GPS-a do łódki zanętowej? A to już to było. Ja odpowiadałem Wiktorowi, bo się boi wujka. A no faktycznie, bo to Wiktor. Wujka nie ma jak odpowiedzieć. Nie wie jak go podejść. No. Zawsze zabiegany wujek. Polejcie Maciejowi, bo zaśnie. Nie, ja nie zasypiam. Co? Jaką lampkę solarną kupić, żeby oświetlić stanowisko? A po co oświetlać stanowisko? No chyba, że przy sesji zdjęciowej. No, ale tak, to też z tego, co ja się z własnego doświadczenia wiem. Bo oświetlić stanowisko. No, w sensie, no ale jak ma się czołówkę, to... No tak, ale wiesz, właśnie to chodzi. Jak ktoś sobie oświetlić, żeby też ładną fotkę zrobić. No to ja mówię, przy zdjęciu, ale ja się nauczyłem, że miałem czołówkę z Chin, i która... Doświetlając fajnie wszystko, ale na zdjęciach wychodziła taka dziwna, to Wojtek, ty mi zwróciłeś uwagę, że na dziwne, niebieskie takie miałeś. Takie niebieskie ten. Nie, niby tu fajne wszystko mocno świeciła, ale się nie nadawała do podświetlania komuś do zdjęć. Bo takie niebieska poświata. Jakaś czołówka wchodziła w reakcję. Na Ontario będzie wyjątek, dlatego jest drożej i będziemy łowić z kamerą. Z kamerą coś nie pasowało tam, nie? Temat pro bardziej. Tak? Poradziłeś się z tym? Ty. Czy mamy jakieś inne hobby niż ryby? Nie. I pomidorówka. Znaczy ja nie. No jak? Ja nie mam. No pielęgnacja gnoi. No chyba, że... No. Ja mam. Nie. Takie fajne są tutaj, co tak wiesz... Oprócz tego nic więcej. No. Poszedł. Ja mam takie... Jakieś hobby mamy? Ja mam. Jakieś czy drugą pasję? No właśnie, hobby Jarek mamy? Powiedz, Jarek ma. Jarek bębni na bębnach. Znaczy pukam. Jarek lubi pukać. W sensie pałeczkami sobie lubię popukać na perkusji. No. To takie moja druga pasja, hobby. No. Ja hobby drugie... Pomidorówka. Tak. Nie, no teraz nurkowanie.
To można zaliczyć za pasję, bo to jest jakiś mój konik taki nowy, a wcześniej paintball. Paintball, karpie, intera, drukowanie. Ale z tego paintballu tak troszeczkę... No bo nie mam z kim strzelać. Poszłeś w bok. Zorganizujemy może kiedyś w klubie w paintball. Wynajmiemy jakieś pole i pojedziemy wszyscy. Trzeba zrobić. Ej, ale to mnie wykupi pomysł. Zamiast zwrotu. Ale to mnie wykupi pomysł. Bez wędek. Ale kiedyś myśleliśmy o tym. Zrobisz taki wymarz paintballowy, kurwa. Wymarz, a co ty, kurwa, będziesz chciał? No co? Namioty, kamasze, co i podchody? Nie, no czemu nie? Przecież ty w wojsku nie byłeś. Jak to nie? 14 pół szeszeni wodnych, kurwa. Nie, ja byłem w łanach podwodnych, w orkiestrze podwodnej. 14 kubka torfu na bachurce, kurwa. No. Ja nie byłem w wojsku. W lotnictwie podwodnym. No. Dobra. Jak ja byłem w wojsku, to na chleb mówiłeś bypt, a na mój ptapty. I bo za orkiestrą latałem. Łapie, kurwa. W samym żeganiu Wojta byłem, dlatego go poznałem. Tak? A co on tam robił? Chłopaki, uwielbiam was, nie ma to jak posiedzieć sobie wieczorem i pośmiać się z wami. A jak? No to chodzi w tym wszystkim. Jarku, do Holandii powrót bez noclegu? Oczywiście. Jestem mały, szybki, zwinny, opalony. Jadę za fajerę, trzymam fajerę i jadę. Jarek, jesteś mistrz, pozdrawiam. Ale w czym? No ja nie wiem tego. Wojtek, jakie masz ceny za łódkę? Jarek, masz zajebiste poczucie humoru. Reszcie też nic nie brakuje. Ja jadę w sierpniu na Salasko. Powodzenia w najbliższe dni. Uwaga na wargacza na Salasko. Wargas. Czy Jarek, ty pijesz kole? Poważnie, bo ja teraz sam nie wiem, czy ty pijesz kole. No ty, no, oryginalnie zakapsowana, to co, chodzę tam ze młotkiem? Dobrze, co sądzicie o... Glumojady duże puścili, kurwa. Dobra, co sądzicie o Marcinie Najmanie? Dobrze. O kim? Jarek. Marcin Najman to mój był szwagier. Nie. Czy tłoczno teraz na zegarkach mamy? Nie. Wojtek, można zamówić bluzę z imieniem? Nie, nie jest tłoczno. Myślę, że połowa stanowisk, może nawet nie cała połowa stanowisk nie jest zajęta. Nie, no właśnie, poczekajcie, to jest ważne. Tu nie, czekaj, tu siedzi... Poczekaj, raz, dwa, Artur. Trzy i pusto. No, wy siedzicie, Artur siedzi. No. Chorwat. Plaży nie widzimy. Ale tam dalej siedzi ktoś. Jeszcze siedzi ktoś. No. I z dwóch stron wyspy jebym. I ten tu, a ten tu. A w środku jest jedno wolne. No, czyli od tej strony do plaży jest zajęte. Plaży nie widzimy. No plato to tam normalne. Tam jest między plażą a plato jest jedno wolne. Plato to wiadomo. Trzeba zapłacić. Plato zajęte lewe i prawe. Na plato trzeba zapłacić, żeby usiąść. Znaczy, bądźmy szczerzy. Znaczy, bo tu nie ma co się oszukiwać. No fakty są potężne. Kosina była dzisiaj zajęta. Dwie sumice. Są wolne? Ktoś, jedna była wolna, jedna zajęta. Ktoś przyjechał dzisiaj. Tak? Dzisiaj na a ktoś przyjechał. Jedna wolna, jedna Decia zajęta. Jedna zajęta. Druga wolna. Potem do wczoraj. Ołtarz jest zajęty. Te dwa między decą a ołtarzem dwa stanowiska wolne. Tak. Ołtarz zajęty. Tam chłopaki golonki. Tu na skarpie na prawo od nas jedynka, dwójka, trójka wolna. Tak. Ta wielka czarna dziura wolna. I my. No i my. Też czarna dziura. Także pół na pół, tak bym powiedział, nie? Mniej więcej. Tak, to właśnie, to jest a propos tych stanowisk, bo Primka, taki nick, czy nie wiem, ktoś tak się nazywa, idzie się dowiedzieć, czy są jakieś wolne stanowiska na zegarkach. Tu nie ma rezerwacji, w teorii. Ewa. W teorii, tak powiedzmy Ewa, sobie. Plato zawsze zajęte. Ale nie nam tutaj to rozpowiadać. W suma summarum normalnie jedzie się w ciemno. To znaczy wchodzi normalnie. Się... Normalnie się jedzie w ciemno, jedzie się do rybaczówki. A my zawsze jeździmy normalnie, żeby była jasność. Tak, my jeździmy w ciemno. Normalnie. Po prostu. Pakujemy samochody, tak jest. Przyjeżdżamy tutaj, idziemy do rybaczówki i normalnie pytamy się, jakie są wolne stanowiska. Wiesz, mi się wydaje, człowieczy, no bo dużo ludzi myśli, że pewnie, wiesz, przyjeżdżamy i są, wiesz, wrota otwarte. Nie. Bierzcie, co chcecie. No nie. Nie, a my, naprawdę, uwierzcie nam, my staliśmy tam w sobotę przed ten i... Czy nam dadzą, czy nie dadzą, to nie było nic pewnego. Mieliśmy też plany, że to jak tutaj będzie... No niestety, to jest taki zbiornik... Chujnia, tak jak... to gdzie jedziemy? Na Ontario. No właśnie. Tak ale, jest... ktoś, ale przecież był w maju film, gdzie myśmy dojechali do ciebie, Wojtek, i myśmy czekali dobę, no oczywiście. Aż się zwolni stanowisko, bo oczywiście. Wszystko było zajęte. Oczywiście. To dobę, żeśmy czekali, aż się zwolni stanowisko. Ale nieraz jest tak, że się zwalnia, ale nie dostanie się tak numerka. I tak jest, jak, mimo tego, że się zwolni, i tak jest zajęte, nie?
A inne osoby przyjeżdżają i nie czekają i siadają na plato. No. Czy sądowaliście tylko dipperem czy markerami? Markera nie używaliśmy. Jeśli chodzi o dipper, to korzystaliśmy z map. Tak, Wojtku? Na tak. początku z map, a dzisiaj badaliśmy sobie temperaturę wody i te tak wyjścia, jest. Czy się zgadzają z batymetrią, którą mamy z map. Tych. Czy można zamówić bluzę, Wojtku, z imieniem? Nie. Nie. Tylko dla klubowiczów. Jarek, co jest w tych ciastkach? Cukier, gluten, mumka, nie wiem, jojka. I biszkop. I biszkop. Chyba, że Macie coś od siebie dodać. Wojtku, czy jesteś gotowy rozwinąć temat rezerwacji na zajarkach, czy jeszcze za wcześnie? Powiem dwa zdania. Nie chcę wnikać w temat. To jest temat... Tabu. No, to jest temat tabu. Ci, co jeżdżą na zajarki, wiedzą, o co chodzi. My staramy się, tak jak Człowieczyna powiedział, staramy się przyjeżdżać tutaj na prostych zasadach, na ogólnych zasadach, czyli przyjeżdżamy i pytamy się w rybaczówce, co jest wolne i tam siadamy. Dlatego przyjeżdżamy tutaj w marcu. Bo przyjechać tutaj w maju, w czerwcu, w sierpniu i usiąść na w miarę dobrym stanowisku graniczy z cudem. Dla bogatych. Albo trzeba to w inny sposób załatwiać, ale nie mi o tym rozmawiać. A po drugie... Że tak powiem, przemilczę ten temat, o. Ale nie, ale wiesz, ucząc ich, płacąc cały czas pod stołem... Ale nie mów za dużo, powtarzam, nie nam to rozstrzygać. To w ogóle kończmy ten temat, w ogóle to Jaruś. I teraz tak, pytanie znowu powtórzy się, 50 euro za dobę, jeżeli siedzimy 7 dób, płacimy 350 euro. Dokładnie. Na ilu metrach łowicie? No, kochani, powtarzamy się w kółko, od 4 do 7,5? Do 6. No, 6. Do 7. Do 7 metrów. Jakie wyniki u pozostałych dwóch osób? Który? Może chodzi o chłopaków na ołtarzu. O was? Ja nie wiem. Ale tu gadaliśmy przecież. Wszystko było powiedziane na początku live'u. No, to trzeba sobie cofnąć, słuchajcie, tą godzinkę, już godzinka 40 sekund. Chyba, że pytają o chłopaków, naszych kolegów, co na ołtar siedzą. A, co na ołtar. To ciężko nam też powiedzieć. W sensie, mają na pewno dwudziechę i mają sporo, dużo ryb takich mniejszych, nie? Jedną dwudziestkę na pewno, jedną siedemnastkę na pewno, nie? No, dziewiętnastkę mają. A, no nie wiem. Jakieś dziewiętnastkę tam... mają, a i dużo stroli, nie? A co to tak. są strole? No, do 10 kg. Zdobów? No, do 10 kg. To są strole. Strole. A czy... No słuchajcie, no jest nas 490 osób, 492 przynajmniej umie na zegarze. No, ja myślę, że będziemy... Ale będziemy powolutku kończyć. Tak jest, ponad 42 minuty dłużej niż... Planowaliśmy. No chyba będziemy kończyć, godzina 40, no to chyba już starczy, nie? Jakie są wasze około szerokie stanowiska? A jakie około... Czekaj, Macia napisała, ja uciekam spać, powodzenia w nocy, czekam na piękne fotki. Dobranoc, kochanie. Cześć, Macie. Dobranoc, Maciu, dobranoc. My też kończymy. Ale nie idziemy spać jeszcze. Przeanalizujemy to wszystko. Dziewczyny tam marzną u nas w namiocie. Kończmy, bo dziewczyny marzną. Dobra, panowie, ja lecę. Życzę wam... A Wiktor? Nie, jutro live już nie. Słuchajcie, już nie. Już pewnie wszystko zarejestrujemy na filmie. Nie, już nie będzie live'u. No pozostały nam dwie nocki. A co? No, a co z seksem? Co? Tutaj napisał, a co z seksem? No, chyba Gracja Lucyna ten głos. No a... No dobrze. Dla mnie Człowieczyna nie jest atrakcyjny, więc u nas się nic nie dzieje na szczęście. Gdzie ty to wyczytałeś? Gracjan usunął. To Gracjan był taki mądry jest? Taki mądry jest? Gracjan? Nie, usunął. Bo ktoś a ja wziąłem to, zdążyłem to zobaczyć. No, a to już to chodziło bardziej, ktoś się pytał o ciebie. No. A czemu mnie? A dlaczego co? Mnie? A to nie było powiedziane Maciej, co z tymi sprawami? Ale tam dalej nie doczytałem, bo to coś było... Czy gnoje i takie rzeczy tam. No, tam, a to tam nie ma, to nie ma gnoi, kurwa. To nie rozmawiamy teraz o gnojach, rozmawiamy o wyjeździe. Słuchajcie, kończymy. Kończymy, tak kończymy. No, dziękujemy, bardzo dziękujemy. Dziękujemy wam serdecznie za live'a. 491 osób na tą chwilę, także petarda. Dziękujemy, że nas oglądacie, że chcecie takich czterech oszołomów siedzących w namiocie w Chorwacji pooglądać i posłuchać, co mają do powiedzenia. Także jest nam bardzo miło. Coś, chłopaki? No ja myślę, że jeżeli macie jakieś uwagi i tak dalej, to pewnie wrzucicie coś tam pod postem. I jeszcze, jak się ktoś prześpi, może czegoś brakowało, bo może Wojtek będziesz wiedział na przyszłość, jak live z wody robić, może na coś zwrócić uwagę bardziej szczególnie. Bo zaznaczę, że jadę za tydzień. Dzisiaj mamy czwartek, tak? Tak.
to może będzie jakiś live we wtorek z Węgier, z Nowej Wody. Na przykład. O. Bo już za kilka dni będę tam na Węgrzech. Będą nowe oszołomy. Tam. Tam będzie nowa ekipa. Jeden człowiek lasu, tak? Może tak. Mądrzejsi będą jak my. No na pewno. To na pewno. Także no, w przyszłym tygodniu, w połowie tygodnia zrobimy live'a z Węgier. Wtedy my będziemy po tej drugiej stronie, tak. Maciek. I my będziemy zadawać pytania. Tu kolega pisze, jest zajebiście, nic nie zmieniajcie. Może odpowiedź. Elegancko. Kurwa, palce mi się palą od tego pyzyka. Nie przeklinaj. Dobrze. Idę wyłączyć live'a. Trzymajcie tak? się, pozdrawiamy. Będzie co, wyłączamy i żegnamy się z wami. Trzymajcie nie się. Zbliżaj się, bo kurze stopki masz. Do następnego. Cześć. Na razie.